Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje. Przepraszam, to jest list do Rzymian. List do Koryntian, 12 rozdział. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Schönen Dank. In 1. Korinther 10 haben wir den Tisch des Herrn. W 10. rozdziale tego właśnie listu przedstawiony nam jest stół pański. In 1. Korinther 11 haben wir das Mahl des Herrn. W 11. rozdziale natomiast wieczerza pańska.
Das sind zwar unterschiedliche Begriffe für die eine Sache. Są to dwa różne od siebie określenia opisujące natomiast jedną i tą samą rzecz. Wir kommen zusammen, um den Tod des Herrn zu verkündigen. Zgromadzamy się, aby opowiadać śmierć Pańską. Und dann stehen wir im Heiligtum. I czyniąc to, stajemy w świątyni. Wir sind da, wo absolut Licht und absolut Liebe ist. Więc przebywamy wtedy w miejscu, gdzie jest zupełna światłość, zupełna świętość. Da ist auch der Ursprung für jede Motivation im Dienst. Z tego właśnie miejsca płynie również motywacja do wszelakiej służby. Das sehen wir in Kapitel 12, 13 und 14. Dokładnie to oglądamy w 12, 13 i 14 rozdziale tego listu. In Kapitel 12 sehen wir, dass es viele Gaben gibt. Aber 12, ein Leib ist. W 12 rozdziale widzimy, że jest wiele darów, natomiast tylko jedno ciało. In Kapitel 13 haben wir das hohe Lied der Liebe. W 13 rozdziale mamy tą wzniosłą pieśń o miłości. Die Liebe zu dem Herrn, die Liebe zu den Seinen soll Motivation sein für unseren Dienst. Która przedstawia nam miłość do Pana i miłość do Jego wybranych jako motywację dla każdej służby. Natürlich auch die Liebe zu den Verlorenen. Owszem, również miłość dla ludzi niezbawionych. Aber das ist hier nicht so sehr das Thema. Natomiast nie na tym położony jest jakby nacisk w tych rozdziałach. In 1. Korinther 14 sehen wir dann die Ausübung der Gaben. W 14 natomiast rozdziale przedstawione nam jest, jak wykonywać i urzeczywistniać te dary. Die Ausübung führt zur Auferbauung. Das ist das Ziel. I celem przedstawionym w tym 14 rozdziale jest ten, że wszelka służba powinna spowodować zbudowanie zgromadzenia. Noch einmal. Kapitel 12 sind die Gaben. Więc jeszcze raz, 12 rozdział przedstawia nam dary. Kapitel 13 ist der Beweggrund, die Liebe. 13 rozdział przedstawia nam motywację do wykonywania tych darów, mianowicie miłość. Und Kapitel 14 zeigt uns das Ziel, die Auferbauung der Glaubenden. A 14 rozdział przedstawia nam cel urzeczywistniania darów, mianowicie zbudowanie wierzących. Man kann auch sagen, der Hauptschwerpunkt in den Kapiteln 12 bis 14 liegt darauf, dass das in den Zusammenkünften verwirklicht wird. Można również zauważyć, że nacisk położony jest na wykonywanie tych darów konkretnie w Kościele Bożym, w zgromadzeniu. Natürlich kommen die Gnadengaben an allen anderen Orten auch zur Wirkung oder können zur Wirkung kommen. Oczywiście dary urzeczywistniamy również w innych miejscach, w innych okolicznościach. Aber sie haben sicherlich ihren Schwerpunkt, wenn wir als Versammlung zusammenkommen. Natomiast z pewnością możemy powiedzieć, że główne miejsce wykonywania ich to chwila, w której jesteśmy zgromadzeni do imienia Pana. Dann noch eine kurze Gegenüberstellung, Kapitel 12 mit Epheser 4. Jeszcze krótkie porównanie tego naszego 12 rozdziału z listem do Efezjan 4 rozdziałem. In Epheser 4 ist der verherrlichte Herr, der die Gnadengaben gibt. W 4 rozdziale listu do Efezjan widzimy uwielbionego chwałą w niebie Pana, który daje właśnie te dary. Wir finden da die Apostel, die Propheten. Tam czytamy o apostołach, o prorokach. Und auch die Evangelisten, Hirten und Lehrer. I również o ewangelistach, pasterzach i nauczycieli. Diese fünf Gnadengaben sind die Grundlage für die Versammlung in ihrem Dienst. Te pięć główne tam wymienione dary są jakby fundamentem do wszelkiej służby w Zgromadzeniu Bożym. Die Apostel und Propheten waren zu Anfang diejenigen, die in den Vordergrund traten. Widzimy w Słowie Bożym, że na początku powstaniu i czasu zgromadzenia apostołowie i prorocy byli ci, którzy głównie działali i występowali.
Sie haben uns unter der Wirkung des Heiligen Geistes das Wort hinterlassen. Pod kierownictwem Ducha Świętego pozostawili nam spisane całe Słowo Boże. Das ist bis heute die Grundlage jeder guten Wortverkündigung. Które do dzisiaj stanowi jedynym i zdrowym fundamentem do wszelkiego głoszenia i wykładania Słowa Bożego. Die Evangelisten kümmern sich um die Ungläubigen. Ewangeliści natomiast głównie skupiają się na niewierzących. Das Ziel ist, dass Menschen aus der Welt bekehrt werden und diesem einen Leib zugeführt werden. Ich celem jest, aby ludzie z zewnątrz, z świata, niewierzący, byli zbawieni i dodani do tego jednego ciała. Die Hirten gehen den einzelnen Schafen nach. Dalej widzimy pasterzy, których zadanie jest iść w staraniu za owieczkami trzody. Und die Lehrer sind diejenigen, die uns das Wort Gottes vorstellen. A nauczyciele to tacy, którzy wykładają nam naukę słowa. Doch hier in Kapitel 12 finden wir viel, viel mehr Gaben. Natomiast tutaj w 12 rozdziale listu do Koryntian spisanych jest znacznie więcej darów. Wir haben ja in Kapitel 12 zwei Listungen von Gnadengaben. W 12 tym rozdziale znajdujemy jakby dwie grupy darów łaski. Wir sehen, sie sind immer nicht vollständig. Przyglądając się im dokładnie, zauważamy, że każda z tych dwóch grup nie jest uzupełniona albo dokończona. Das heißt, der Heilige Geist nimmt immer nur eine gewisse Anzahl von Gnadengaben und stellt sie uns vor. Więc można też powiedzieć, że Duch Boży jakby przedstawia tylko pewną część darów należących do danej grupy, ale nie wszystkich. Also in Epheser 4 sind die Personen, die Gnadengaben. I kolejna różnica między listem do Efezjan jest ta, że w liście do Efezjan widzimy, że to osoby stanowią dary. Und hier in 1. Korinther 12 haben die Gläubigen alle eine Gnadengabe. A tutaj w 12 rozdziale listu do Koryntian przedstawieni są wszyscy wierzący posiadający dar łaski. Albo posiadający wszystkie te dary. Sie alle bilden den Leib. Oni wszyscy tworzą to jedno ciało. Sie alle bilden Glieder in diesem Leib. Oni wszyscy są członkami konkretnymi w tym ciele. Und somit hat jeder eine ganz wunderbare und vollkommene Aufgabe vom Herrn bekommen. I takim sposobem każdy z nich otrzymał dobry i cudowny dar i zadanie w tym ciele. Wir wenden uns jetzt Vers 1 zu. Przechodzimy teraz do pierwszego wiersza tego rozdziału. Paulus fragt, was aber die geistigen Gaben betrifft. Paweł zadaje to pytanie, a co do darów duchowych? Offensichtlich hatten sie Paulus geschrieben und gewisse Fragen ihm mitgeteilt. Z takiego pytania wynika, że wierzący w Koryncie napisali list do Pawła, zadając mu kilka pytań. Das ist übrigens etwas sehr Schönes. Tak na marginesie jest to rzecz bardzo piękna. Ein Christ, der aufrichtig mit dem Herrn geht und seine Bibel liest, hat Chrześcijanin, który szczerze podąża za Panem i czyta Jego Słowo, wciąż na nowo rozpoznaje nowe pytania i kwestie. In Kapitel 7, Vers 1 haben wir auch so einen Hinweis, dass die Korinther Paulus Fragen gestellt haben. W 7 rozdziale tego listu widzimy podobną rzecz, że Koryntianie zadali Pawle pytania konkretne. Es ist sicherlich keiner unter den Brüdern und Schwestern, der sagen könnte, dass er alle Fragen beantworten kann. Na pewno nie ma nikogo wśród braci i sióstr, który mógłby powiedzieć, że zna odpowiedź na wszystkie pytania. Aber Fragen sind immer ein Zeugnis von geistlicher Aktivität. Natomiast szczere pytania to są świadectwem o duchowej aktywności. Paulus stellt sich hier auch als Bruder in den Kreis der Brüder, der Korinther. Paweł, przedstawiając siebie samego tutaj, albo nazywając ich bracia, jakby włącza się w kręg tych braci, jako jeden z nich. Um die Belehrung des Geistes Gottes richtig rüberzubringen, müssen wir eine demütige Gesinnung haben. To nam pokazuje, że jeśli chcemy przekazywać zdrowy przekład Słowa Bożego, to musimy zająć pokorne usposobienie.
Paulus, der sicherlich alle Gnadengaben hatte, er sprach die anderen als Brüder an. Paweł, który z pewnością posiadał, można powiedzieć, wszystkie dary łaski, to mimo to nazywa swoich współbraci bracia. Er wollte nur ein Bruder unter Brüdern sein. Krótko mówiąc, chciał być po prostu brat wśród braćmi. Paulus sagt, dass er nicht wollte, dass die Korinther unwissend sind. Dalej Paweł mówi, że nie chce, aby Koryntianie byli nieświadomi co do tej rzeczy. In der heutigen Zeit haben wir eine Informationsflut. My dzisiaj żyjemy w czasie, gdzie jesteśmy przytłaczani strumieniem ogromnym informacji. Wir bekommen E-Mails. Na przykład otrzymujemy e-maile. Wir sehen in der Zeitung Berichte. Czytamy różne raporty w gazecie. Oder wo auch immer kriegen wir Nachrichten. Albo z jakiego źródła by to nie było, otrzymujemy różne i mnóstwo informacji. Und manchmal fragen wir uns nachher, hat uns das etwas gebracht? I gdy je tak czytamy i otrzymujemy, to potem zadajemy szczere pytanie, czy te informacje cośkolwiek nam dały, czy one coś wniosły. Wir werden ja aufgefordert, die gelegene Zeit als weise auszukaufen. Ponieważ Słowo Boże wzywa nas, byśmy jako mądrzy wykupywali dany nam czas. Es ist für uns sicherlich alle eine Gratwanderung, immer wieder das richtige Zeitkontingent zu erfassen. Z pewnością jest to niełatwą rzecz, aby znaleźć zdrową miarę między zajmowaniem się pewnymi rzeczami a służbą dla Pana. Wie schade, wenn wir unwissend sind im Hinblick auf göttliche Dinge. Ale wtedy smutną jest rzecz, jeśli i my przez nadmierne zajmowanie się stajemy się nieświadomi w pewnych rzeczach Bożych. Diese Zeit, wo wir uns nicht so versammeln konnten, war für mich persönlich auch eine Segenszeit. Ten czas, gdzie były ograniczenia co do zgromadzenia, stały się dla mnie osobiście czasem błogosławieństwa. Mir persönlich ist wieder so wichtig geworden, dass nichts über das persönliche Bibellesen und das persönliche Gebetsleben hinausgeht. I uświadomiłem sobie, że nie ma rzeczy przewyższającej osobistej społeczności w czytaniu słowa i modlitwy z Panem. Nur wenn wir immer wieder vor dem Herrn auf den Knien sein Gebet erforschen, wird er uns groß. Tylko jeśli wciąż na nowo na kolanach będziemy rozważali przed Panem Jego słowo, to pozwolimy na to, aby On wzrastał w naszych oczach. Und wenn unsere Beziehung dann so frisch und lebendig ist. I gdy takim sposobem nasza relacja z Nim staje się świeższa i żywsza, dann sind wir automatisch innerhalb des Leibes Christi auch zum Segen. To automatycznie powoduje to, że stajemy się błogosławieństwem też dla całego ciała duchowego. Paulus sagt in Kapitel 1, dass sie an keiner Gnadengabe mangel litten. Paweł w innym miejscu mówi im, że nie brakowało im żadnego daru wśród Koryntów. Das Vorhandensein von Gnadengaben ist kein Beweis für einen guten geistigen Zustand. To nam pokazuje, że sama obecność pewnych darów nie jest żadną gwarancją dla dobrego duchowego stanu wśród nas. Der Herr ist immer derjenige, der reichlich und vollkommen gibt. Owszem, Pan jest ten, który zawsze obficie i w błogosławioną ilością nam daje. No, es ist die Frage, nähren wir uns von dem Wort Gottes jeden Tag? Ale jest inną rzeczą i pytaniem, czy my korzystamy z tego, czy na co dzień karmimy się tym słowem. Beenden wir unsere persönliche Andacht nicht eher, bis wir nicht Freude und Kraft durch die Gemeinschaft mit dem Herrn bekommen haben. Czy naprawdę tak jest w twoim przypadku, że nie kończysz poranną społeczność z Panem, dopóki nie uzyskasz głęboki pokój i radość w Panu? Paulus sah hier offensichtlich einen Mangel und er möchte diesem Mangel begegnen. Paweł najwyraźniej tutaj w tym 12 rozdziale dostrzegł pewne braki i chciałby wyjść tym brakom na przeciw. Sind wir auch bereit, uns gegenseitig zu helfen? Czy
tak jest też wśród nas, że jesteśmy gotów, aby wzajemnie sobie pomagać duchowo. Suchen wir immer wieder geistige Gespräche. Czy my na przykład też dążymy do tego, by tworzyć dobre duchowe rozmowy wzajemne? Paulus erinnert in Vers 2 an die Vergangenheit der Korinther. Paweł w drugim wierszu przypomina im ich przeszłość. Früher gehörten sie zu den Nationen. Kiedyś tak było, że należeli do narodów. Wir gehörten alle zu den Nationen. Tak naprawdę my wszyscy do nich należeliśmy. Wir lesen mal aus Kapitel 10, Vers 32. Przeczytajmy na przykład z 10 rozdziału, 32 wiersz. Da gibt es eine interessante Dreiteilung. Bitte. Czytamy, nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Widzimy tutaj bardzo ciekawy podział na trzy jakby grupy. Also das eine ist Griechen, das heißt die Nationen. Jedna to Grecy, którzy reprezentują narody. Das andere waren die Juden. Druga to Żydzi. Und die dritte Gruppe gewissermaßen ist die Versammlung Gottes. A trzecia grupa to zgromadzenie Boże, zbór Boży. Die Korinther gehörten jetzt zur Versammlung Gottes, sie gehörten nicht mehr zu den Nationen. Teraz Koryntianie należeli do tego zboru, nie należeli już do narodów. Und wir sollten auch das nie vergessen, dass wir einst zu den Nationen gehörten, aber jetzt zu der Versammlung Gottes gehören. I również my to nigdy nie powinniśmy zapomnieć, że kiedyś też należeliśmy do narodów, ale teraz należymy do zboru, do Kościoła Bożego. Die Geschwister aus Korinth kamen überwiegend aus dem Heidentum. Akurat w wypadku Koryntu większa część wierzących tam pochodziła z poganów. Sie haben den Götzen gedient. Oni świadomie i aktywnie służyli bożkom, oddawali cześć bożkom. Und Paulus sagt in Kapitel 10, Vers 20. I Paweł w 10 rozdziale, w 20 wierszu mówi, dass hinter diesen Götzenbildern die Dämonen stehen. Że za tymi bożkami, którym oddawali cześć, konkretnie kryły się demony. Das Götzenbild war einfach Materie. Sam Bożek, można powiedzieć, to sama to tylko rzecz materialna. Aber hinter diesem Götzenbild stand die Dämonen. Ale Słowo Boże mówi nam, że za tymi bożkami kryły się konkretne i istniejące demony. Sie waren also unter einem dämonischen Einfluss früher. Więc Paweł mówi im wprost, że czyniąc to byli pod wpływem demonicznym. Sie waren unwissend über sich selbst. Byli w niewiedzy co do samych siebie. Sie waren unwissend über Gott. Byli w niewiedzy co do Boga. Sie waren auch unwissend im Hinblick auf das Kreuz von Golgatha. I również byli w niewiedzy co do krzyża Golgoty. Sie waren Finsternis. Krótko mówiąc, byli spersonifikowaną ciemnością. Und sie waren auch kraftlos, wie der Römerbrief es uns sagt. A list do Rzymian dodaje, że byli bezsilni. Eine gewisse Erkenntnis von gut und böse hatten sie. Posiadali pewne rozróżnianie między tym, co dobre, a tym, co złe. Aber sie hatten keine Kraft, das Gute zu tun. Natomiast brakowało siły, aby wykonywać to, co dobre. Sondern sie taten das, was von Satan kam. Więc wykonywali tylko to, co pochodziło bezpośrednio z ręki szatana. Der Jesus sagt einmal zu den Juden, ihr tut das, was aus eurem Vater hervorkommt, dem Teufel. Pan Jezus kiedyś wprost powiedział do Żydów, że wy czynicie to, co pochodzi z ręki waszego ojca, i to jest diabeł. Sie wurden auch gewissermaßen hingeführt zu diesen Götzenbildern. W naszym rozdziale jeszcze czytamy dodatkowo, że byli prowadzeni wręcz do tych bożków, sie waren gewissermaßen willenlos. To nam pokazuje, że byli bez własnej woli. Und jetzt in Vers 3 zeigt er, dass es Unterscheidungskriterien gibt. Natomiast teraz w tym trzecim wierszu pokazuje nam, że są dwie rzeczy, które pomagają nam rozróżniać. Er will ihnen zeigen, aus welcher Quelle einer spricht. Pokazuje im,
Z jakich źródeł przemawiający może mówić? Es ist eine Schlussfolgerung. To jest pewny wniosek, można powiedzieć. Er sagt, niemand kann im Geist Gottes sagen, verflucht sei Jesus. Mówiąc, nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. Nein, der Gläubige, der durch den Geist Gottes geleitet wird, wird immer den Jesus verherrlichen. To nam pokazuje, że prawdziwy wierzący, kierowany Duchem Bożym, zawsze uwielbi Pana Jezusa. Johannes 16, Vers 14 sagt, wird mich verherrlichen auf der Erde. Ewangelia Jana 16, rozdział 14, wiersz mówi nam, że On, to jest ten Duch, mnie uwielbi na ziemi. Der Heilige Geist wird also immer den Herrn Jesus groß machen. Więc Duch Boży zawsze spowoduje, że będzie uwielbiony Pan Jezus. Spricht einer jetzt und macht den Herrn Jesus groß, dann können wir davon ausgehen, dass durch den Geist Gottes geleitet wird. Więc jeśli słuchamy kogoś, który nam powiększa albo uwielbia w swoich słowach Pana Jezusa, to możemy wyjść z tego założenia, że jest kierowany przez Ducha Świętego. Dann das zweite Beispiel. Ale jest drugi przykład. Verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geiste. No to mianowicie nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Ein Mensch, der nicht durch den Geist Gottes geleitet wird, wird nie die Herrschaft des Herrn Jesus anerkennen. Więc obojętnie jaki człowiek, nieprowadzony Duchem Świętym, nigdy nie uzna panowanie Jezusa Chrystusa nad sobą. Zum Beispiel Judas Iskariot hat nie zu dem Herrn Jesus Herr gesagt. Bardzo konkretny przykład to Judasz Iskariot. On nigdy w Ewangeliach nie nazwał Pana Jezusa Panem. Die Dämonen haben nie zu dem Herrn Jesus Herr gesagt. Również demoni występujący w Ewangeliach nigdy nie powiedzieli do Pana Jezusa Pan. Es war schon immer die List Satans, das gut zu imitieren. Natomiast musimy wiedzieć, że zawsze szatan używa również i takiej strategii, by imitować, naśladować to, co dobre. Als Mose damals die Plagen aussprach in Ägypten, dann gab es Schriftgelehrten, die mit ihren dämonischen Mächten das gleiche taten. Na przykład na przykładzie Mojżesza widzimy, gdy on z mocą Bożą wywołał plagi egipskie, to byli wśród Egipcjan uczeni w piśmie, którzy mocą demoniczną potrafili pewne plagi imitować. Auch ein Ungläubiger kann zum Beispiel etwas durch den Heiligen Geist sagen. Również niewierzący może powiedzieć pewne słowa kierowane albo przez Ducha Bożego, jeśli można tak powiedzieć. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich Kajafas. Najbardziej znany nam przykład to Kajfasz. In Johannes 11 sagt er, dass es gut ist, dass ein Mensch für das Volk leide. Czytamy w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, że on kierowany Duchem Bożym powiedział, że dobrze jest, aby dla ludu umarł jeden człowiek. Auch über Saul, den König in Israel, kam der Heilige Geist. Również na Saula, króla izraelskiego, pierwszego króla, spadł Duch Boży, albo można powiedzieć, był prowadzony Duchem. Er war ein ungläubiger Mann. Ale on był człowiekiem niewierzącym. Aber nachdem der Heilige Geist über ihn gekommen war, haben die Menschen gesagt, ist er auch unter die Propheten gegangen? I gdy to się stało w przypadku Saula, to ludzie słuchający go zapytali, czy Saul również poszedł wśród proroków? Und als drittes Beispiel vielleicht noch Biliam. A trzeci przykład to Bileam. Er sollte das Volk Gottes verfluchen. On miał zadanie zlecone przez innego złego człowieka, by przekląć lud Boży. Balak hatte ihn dazu aufgefordert. Mianowicie Balak go do tego wezwał i zachęcił. Doch er musste geleitet durch den Heiligen Geist das Volk segnen. Natomiast był zmuszony przez Ducha Bożego, by jednak pobłogosławić, a nie przekląć lud Boży.
Aber das ist etwas ganz Untypisches. Natomiast to są wyjątki nietypowe. Für einen Gläubigen ist es typisch, dass er sich durch den Geist Gottes leiten lässt. Jednak dla wierzącego jest to normalną rzeczą być kierowany Duchem Bożym. Römer 8, Vers 14 sagt, dass wir das Kennzeichen der Söhne haben, wenn wir uns durch den Geist Gottes leiten lassen. Rzymian 8:14 mówi nam, że nosimy na sobie znamie synów Bożych, jeśli jesteśmy nim kierowani albo duchem kierowani. Wir bitten den Herrn, wenn wir in die Zusammenkunft gehen, Herr, leite mich durch den Heiligen Geist. Tak samo, gdy idziemy na zgromadzenie, to naszą szczerą prośbą jest, Panie, daruj, by był kierowany Duchem Świętym. Das ist eine gute Bitte. To jest bardzo dobra i słuszna prośba. Aber diese Stelle in Römer 8 macht deutlich, dass wir uns gewissermaßen immer durch den Geist Gottes leiten lassen sollen. Natomiast to, co cytowaliśmy z Rzymian 8, pokazuje nam, że zawsze powinniśmy być kierowani Duchem. 1. Johannes 4 sagt auch, prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Dalej, w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, wezwani jesteśmy, aby badać wszystkie duchy, czy są z Boga. Vielleicht noch eine traurige Sache im Leben Petrus. Może jeszcze jeden smutny przykład z życia Piotra. Er sagt einmal zu dem Herrn Jesus, dies geschehe dir nicht, in Matthäus 16. W pewnej sytuacji opisanej w Ewangeliach, jakby ganił Pana Jezusa, mówiąc do Niego, niech to Cię nie spotka. Dies geschehe dir nicht. Mówiąc, niech to Cię nie spotka. Und der Herr muss ihm sagen, gehe hinter mich, Satan, du sinnest nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was des Menschen ist. I czytamy te poważne słowa Pana Jezusa do Piotra, idź za mną, albo precz, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, lecz o tym, co ziemskie. Wir müssen sicherlich vorsichtig sein im Blick auf unsere Beurteilung bei anderen. Natomiast musimy być ostrożni, oceniając innych. Wenn einer mal sich nicht richtig verhalten hat als Gläubiger. Gdy na przykład stajemy się świadkami niedobrych zachowań wśród wierzących, dann wollen wir vielleicht sagen, dass das Fleisch bei ihm tätig geworden ist. To najpierw powinniśmy powiedzieć, że po prostu ciało, stara natura w nim zadziałała. Und wie schnell kommt das bei uns allen vor? A to są rzeczy, które dzieją się niestety tak szybko wśród nas. Wir sehen also in den Versen 1 bis 3, Paulus macht deutlich, bitte überprüft den Sprechenden, ist er derjenige, der den Herrn Jesus groß macht? Oder erniedrigt er ihn. Więc streszczając jeszcze raz te pierwsze trzy wiersze, które teraz rozważaliśmy, widzimy, że Paweł wzywa Koryntów do tego, by rozróżniali, czy słuchają mówiącego kierowany przez ducha, albo mówiącego kierowanego przez diabła. Das sind sicherlich extreme Beispiele, die hier gegenüberstellt. Z pewnością są to skrajne przykłady tutaj przedstawione. Aber umso deutlicher wird der Unterschied. Natomiast takie skrajne przykłady stają się wtedy dla nas lepiej zrozumiałe. Willkommen zu Vers 4. Przechodząc do 4 wiersza. Paulus zeigt uns, dass es Verschiedenheiten von Gnadengaben gibt. To widzimy, że są różne dary. Gnadengabe ist ein sehr schöner Ausdruck. To słowo dar łaski to bardzo piękne określenie. Gabe ist sowieso etwas, was deutlich macht, dass es mir gegeben ist. Dar pokazuje nam już samo w sobie, że jest to rzeczą nam daną. Ich habe es mir nicht erarbeitet. Oznacza to, że to nie jest coś, na co zasługuję, albo co sobie, na co sobie zapracowałem. Und selbst wenn ich es mir erarbeitet hätte, a nawet jeśli bym sobie na to zapracował, wäre ja nur die Gnade Gottes diejenige gewesen, die mich befähigt hätte, das zu erarbeiten. To nawet i do tego potrzebna byłaby łaska Boża, która mnie uzdolniła, by sobie zapracować na dany dar. Nein, es ist geschenkt. Nie, tu natomiast czytamy, że jest to nam darowane. Und dass wir nie auf den Gedanken kommen, uns etwas zuzuschreiben, heißt es Gnadengabe.
I obyśmy nigdy nawet nie wpadli na myśl, żeby sobie cośkolwiek przypisać, to dodane jest to słowo dar łaski. Es ist also uns unverdient zugefahren. Więc można powiedzieć, wpadło nam to do kolan i to niezasłużone. Und es sind Verschiedenheiten von Gnadengaben. Ale dalej czytamy, że są różne dary łaski. Das ist ja schön. To jest rzeczywiście piękne. Da ist überhaupt keine Wertigkeit drin. To nam pokazuje, że te dary nie mają różną wartość, sondern eine Verschiedenheit, die Gott gegeben hat. Tylko są po prostu różne w swoim wykonaniu, tworząc piękną jedność, es ist którą aber dał immer, Bóg. es ist aber immer derselbe Geist. Dalej czytamy, że sprawia je ten sam duch. Als die Korinther als Götzendiener zu den Götzenbildern geführt wurden, waren es unterschiedliche Dämonen. Kiedy w przeszłości Koryntianie byli prowadzeni ślepo, można powiedzieć, do bałwanów, to za bałwanami kryły się różne demony. Aber hier bei den Christen ist es immer ein und derselbe Heilige Geist. Natomiast w przypadku chrześcijan sprawia to jeden i ten sam duch. Und dieser Heilige Geist ist ja auch der Autor des Wortes Gottes. I ten oto Duch Święty jest również autorem Słowa Bożego. Der Heilige Geist wird nie etwas sagen im Gegensatz zu Gottes Wort. I dlatego też Duch Boży nigdy nie powie cośkolwiek, co sprzeciwiałoby się ze Słowem Bożym. Er wird auch nie Lieder gegeneinander steuern. Również nigdy nie spowoduje, aby członki zaczęły się zwalczać wzajemnie. Denn als Gott ist er allwissend. Bo jako Bóg jest wszechwiedzący. Allmächtig. Jest wszechmocny. Allgegenwärtig. I wszechobecny. Er ist voller Weisheit und Liebe. Jest pełny mądrości i miłości. Paulus sagt einmal zu Timotheus, dass er die Gnadengabe anfachen sollte. I dlatego Paweł do Tymoteusza kiedyś powiedział i napisał, aby rozniecał jemu dany dar łaski. Wir müssen uns den Wirkungen des Geistes Gottes öffnen. To nam pokazuje, że musimy się otworzyć dla działania Ducha Bożego. Manche fragen sich vielleicht, welche Gnadengabe habe ich bekommen? Może nie jeden wśród nas również zadaje to pytanie, jaki dar ja otrzymałem. Und man kann sehr lange Zeit sich mit dieser Frage beschäftigen. I takim pytaniem można się, krótko mówiąc, zająć całe życie. Aber der Herr möchte durch den Heiligen Geist uns einfach deutlich machen, was er für unsere Füße gelegt hat. Natomiast Pan przez Słowo Boże chce pokazać nam, że dary łaski są nam już dane i, można powiedzieć, położone do stóp naszych. Wir sehen eine Aufgabe. Więc, praktycznie mówiąc, widzimy w naszym otoczeniu konkretne zadanie. Und wir gehen ins Gebet darüber. Zaczynamy zastanawiać i modlić się o to zadanie. Und versuchen so dem Bedürfnis zu entsprechen. I takim sposobem staramy się rozpoznać, czy tą potrzebę my mamy zaspokoić. Und der Herr wird uns bestätigen. I Pan nas w tym utwierdzi. Er in seiner Weisheit und Liebe will uns in Abhängigkeit von ihm halten. W jego mądrości i miłości zawsze chce nas zachować w świadomej zależności od niego. Also auf der einen Seite nicht zu forsch rangehen. Więc z jednej strony, z tego powodu, nigdy nie będziemy pośpiesznie chwytać za wszelkie zadania. Aber auch nicht zu zaghaft herangehen. Ale z drugiej strony, nie będziemy zbyt ociężale zbliżać się do konkretnych zadań. Denn mit jeder Gnadengabe ist auch ein Auftrag, ein grundsätzlicher Auftrag verbunden. Bo każdym nam danym darem łaski jest też związane konkretne zadanie, zawsze. Deshalb wurde ja Timotheus, der einen zurückhaltenden Charakter war, auch ermuntert, die Gnadengabe anzufachen, indem er sie ausübte. I dlatego w przypadku Tymoteusza, który akurat miał skłonności powściągliwości, on był zachęcany do tego, by rozniecać jemu dany dar łaski.
In der Schöpfung sehen wir eine Vielfalt und eine Menge von Samen. Gdy patrzymy w stworzenie naturalne wokół nas, to widzimy, że istnieje mnóstwo różnych gatunków nasion. Der Boden unter den Pflanzen ist gar nicht in der Lage, den Reichtum des Samens aufzunehmen. Ziemia dająca wzrost tym roślinom nie jest nawet w stanie, można powiedzieć, przyjąć albo zagospodarować, albo dać wzrost wszystkim roślinom naraz. Und sollte der gleiche Gott, der für die Schöpfer so großzügig ist, nicht genauso großzügig sein im Hinblick auf seine Versammlung? I patrząc na to, czy Stwórca, który dał już w stworzeniu wokół nas taką różnorodność cudowną, czyżby On nie miał dać cudowne zaopatrzenie też wśród wierzących? Nein, er gibt reichlich Gnadengaben. Nie, On w obfitości obdarowuje darami łaski. Aber es gibt nicht nur die Gnadengabe, die der Herr uns gegeben hat, sondern es gibt die Gnadengabe unseres Bruders, unserer Schwester. Natomiast musimy wiedzieć, że nie tylko nasz dar łaski istnieje, ale istnieją też dary łaski naszych braci i sióstr. Diese Gnadengabe ist also eine Fähigkeit, die der Herr uns gegeben hat. Więc dar łaski, można krótko powiedzieć, to zdolność, którą Pan nam dał. Nach Matthäus 25 hat er entsprechend der natürlichen und angeeigneten Fähigkeiten seinen Knechten etwas gegeben im geistigen Bereich. I porównując to z Ewangelią Mateusza, 25 rozdział, widzimy, że On obdarował nas darami zgodnie z naszymi umiejętnościami. Und wenn diese Gnadengaben jetzt zur Wirkung kommen, dann ist das der Dienst. I gdy wtedy te dary łaski zaczynają działać, to nazywamy służbę. Geh jetzt einmal dazu, Kolosser 4. Dlatego przeczytam z Kolosan, z 4 rozdziału. Da haben wir auch wieder eine schöne Ermutigung zum Dienst. Również i tam znajdujemy piękne zachęcenie do służby. Kolosser 4, Vers 15, hast du gesagt? 17. Czwarty rozdział listu do Kolosan, 17 wiersz. Powiedzcie też Archipowi, bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu. Es kommt immer auf unsere Blickrichtung an. Więc zawsze zależy to od naszego poglądu. Ich kann mich mit allen möglichen Diensten beschäftigen. Owszem, mogę zajmować się wszystkimi możliwymi służbami. Aber diese Stelle macht deutlich, dass ich mich auf den Dienst konzentrieren soll, den der Herr mir gegeben hat. Natomiast to miejsce wyraźnie nam pokazuje, że mam skupiać się na tej służbie danej mi od Pana. Wir können nicht auf allen Gebieten tätig sein. Nie możemy działać we wszelkich dziedzinach służby. Das möchte der Heilige Geist nicht. Duch Święty tego nie chce. Das möchte der Herr nicht. Również Pan tego nie chce. Denn er hat jedem etwas gegeben. Bo każdemu z nas dał coś konkretnego. Und wenn wir den Dienst tun, dann sollen wir ihn auch in Gemeinschaft mit unseren Brüdern tun. I jeśli wykonujemy jakąkolwiek służbę, to dodatkowo powinniśmy wykonywać ją w społeczności i jednomyślności z naszymi braćmi. Petrus stand in Apostelgeschichte 2, Vers 14 mit seinen Brüdern auf. Und tat den Dienst. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w 14 wierszu czytamy, że apostoł Piotr razem z braćmi wstał i wykonywał swoją służbę. Und wir tun den Dienst vor dem Herrn. Również przed Panem wykonujemy naszą służbę. Der Heilige Geist ist die Quelle der Gnadengabe. Duch Boży, Duch Święty jest źródłem konkretnego daru łaski. Und wir tun den Dienst vor dem Herrn. A my wykonujemy ten dar łaski przed Panem. Und dieser Herr ist immer derselbe. A ten Pan zawsze jest ten sam. Der gibt dem Bruder den Dienst und der gibt dem anderen Bruder den Dienst. On jednemu bratu daje taką służbę, innemu bratu inną. Ein Evangelist wird anders sprechen als ein Hirte. Ewangelista będzie wypowiadał zupełnie inne słowa niż pasterz.
Der Herr hat ihnen unterschiedliche Gnadengaben gegeben. Bo Pan obdarował ich różnymi darami łaski. Und so unterschiedlich sind dann auch die Dienste. I z tego powodu różnią się służby wśród nas. Dann die dritte Seite, Verschiedenheiten von Wirkungen. Ale dalej czytamy, że istnieją nie tylko różne dary łaski, ale też i różne posługi albo działania, szósty wiersz, sposoby działania. Der Dienst des Evangelisten kann dahin führen, dass ungläubige Menschen errettet werden. Służba Boża na przykład prowadzi do tego, że niewierzący ludzie nawracają się. Der Dienst des Hirten kann dahin führen, dass eines Gläubiger zurechtgebracht wird. Natomiast służba pasterza na przykład prowadzi do tego, że zgubiona owieczka znowu bywa odnaleziona. Und der Dienst eines Lehrers kann dahin geführt werden, dazu führen, dass wir befestigt werden in der Lehre. A z kolei służba nauczyciela prowadzi do tego, że jesteśmy umacniani w nauce Pana. Der Jesus ist in allem unser vollkommenes Vorbild. Obojętnie w czym, we wszystkim Pan Jezus jest naszym doskonałym przykładem. Und er hat schon von dem vierfachen Acker gesprochen. I już on sam wypowiadał się na temat roli w różnej swojej funkcji. No bei einem Ackerstück war es so, dass es gute Erde darstellte. I ta rola, albo o tym siewcu, kiedy mówił, to widzimy, że tylko na jednym z tych czterech gruntów grunt wydał rzeczywisty owoc. Die Wirkung von Seiten Gottes sollen immer dazu beitragen, dass es ein gutes Werk und ein vollkommenes Werk wird. Jakby nie było, działania Ducha Bożego zawsze powodują, że będzie to błogosławieństwem i zbudowaniem zgromadzenia. Aber es ist die Frage, wie wir als Zuhörer uns den Wirkungen des Geistes Gottes öffnen. Natomiast decydujące pytanie do nas jest, czy my jako słuchacze poddajemy się działaniu tego Ducha. Aber wenn eine gute Wirkung hervorkommt, ist es immer durch Gott bewirkt. A jeśli zauważymy dobre dzieło i dobre owoce, to wtedy również musimy powiedzieć, że to spowodował Bóg. Das treibt uns ja auch immer wieder ins Gebet. I właśnie ta świadomość wciąż na nowo prowadzi nas do modlitwy. Sei es morgens früh, bevor wir unsere Arbeit beginnen. Czy to z rana, kiedy rozpoczynamy naszą pracę. Oder auch jetzt in Verbindung mit dem Vortrag. Czy też na przykład teraz w powiązaniu z tym właśnie wykładem. Das ist aber auf der anderen Seite ein ganz großer Trost. Gott wirkt. Ale jest to też wielkim pocieszeniem wiedzieć, że to Bóg działa. Der Jesus muss in Jesaja 49 sagen, umsonst habe ich mich abgemüht, für nichts meine Kraft verzehrt. W proroku Izajasza czytamy, że Pan Jezus proroczo mówi i żali się, że nadaremnie się trudziłem. Und doch hat er die Anerkennung Gottes gefunden. A jednak widzimy, że otrzymał uznanie od strony Boga. Hier in Vers 4, 5 und 6 könnte man den Eindruck haben, dass wir die drei Personen der Gottheit haben. Czytając tutaj ten czwarty, piąty i szósty wiersz w tym 12 rozdziale, moglibyśmy odnieść wrażenie, że przedstawione nam są również trzy osoby Boże. Aber wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass das nicht der Fall ist. Ale patrząc, przyglądając się tym wierszom dokładnie, zauważamy, że tak nie jest. Da ist einmal der Heilige Geist. Widzimy najpierw Ducha Świętego. Da ist es der Herr. W piątym wierszu widzimy Pana. Und da ist es Gott. A w szóstym widzimy Boga. Da haben wir alle drei Personen der Gottheit. Widzimy wszystkie trzy osoby Boże. In Vers 7 wird gezeigt, warum der Geist Gottes wirksam wird. W siódmym wierszu widzimy dalej, dlaczego Duch Boży zaczyna działać. Er wird zu unserem Nutzen wirksam. On zawsze działa ku naszemu pożytkowi. Paulus sagt im ersten Korintherbrief: Alles ist mir erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann ist das immer nützlich.
Natomiast kiedy Duch Święty działa, zawsze jest to pożyteczne. Und dieser Vers macht auch deutlich, dass Gott jeden benutzen will. Dalej ten wiersz uświadamia nas, że Bóg wszystkich nas chciałby użyć. Denn jeder ist ein Glied an diesem einen Leib. Ponieważ każdy z nas jest członkiem w tym ciele. Vers 8 zeigt uns, dass durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben wird. W ósmym wierszu czytamy, że przez Ducha Mądrości. Kannst du das nochmal wiederholen, diesen Satz? In Vers 8 wird gezeigt, dass durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben wird. W ósmym wierszu widzimy, że przez Ducha również dane jest słowo mądrości. Es ist nicht die Weisheit als solches. Tutaj nie chodzi o mądrość samą w sobie, sondern das Wort der Weisheit. Tylko konkretnie o słowo mądrości. Die Weisheit ist etwas überaus wertvolles. Mądrość sama w sobie jest rzeczą bardzo wartościową. Es ist wertvoller als Gold und Silber und Korallen, wie die Sprüche sagen. Przypowieści mówią nam, że jest znacznie wartościowsza niż złoto lub inne kamienie szlachetne. Weisheit ist die Fähigkeit, Gutes und Böses zu unterscheiden. Ponieważ mądrość dodaje nam zdolność rozpoznania tego, co dobre i co złe, i działać odpowiednie. Weisheit ist auch die richtige Entscheidung in einer Situation zu treffen. Mądrość również uzdalnia nas, by odpowiednio decydować w konkretnej sytuacji. Wenn das Wort der Weisheit gesprochen wird, wird ein Sachverhalt vorher offenbar. Jeśli ktoś wypowiada słowo mądrości, to odsłania tym konkretną sytuację i okoliczność. Die Weisheit beurteilt die Sachverhalte und gibt dann eine gute Stellungnahme ab. Mądrość również dobrze ocenia te okoliczności i tą sytuację i daje odpowiednią i słuszną, trafną ocenę. Eine überaus wertvolle Gabe. Jest to z tego powodu niezwykle wartościowy dar. Das Wort der Weisheit ist auch nicht zu verwechseln mit der Weissagung, das kommt später. Słowo mądrości też nie powinniśmy mylić z słowem proroczym. Jest to coś innego i będziemy to później rozważali w tym rozdziale. Das nächste ist das Wort der Erkenntnis. Dalej czytamy o słowie poznania. Erkenntnis beruht albo ducha wiedzy, o duchu wiedzy. Auf der Erkenntnis des Wortes Gottes. Duch wiedzy zawsze opiera się na znajomości Słowa Bożego. Um das Wort der Erkenntnis reden zu können, müssen wir eine gute Schriftkenntnis haben. Jeśli ty chciałbyś wypowiadać słowa wiedzy albo duchem wiedzy, to musisz mieć dobrą znajomość słowa i pism. Einem anderen Glauben in Vers 9. W dziewiątym wierszu czytamy dalej, że innemu został dany dar wiary. Es ist also eine Auflistung von Gnadengaben, haben wir gesagt. Już mówiliśmy, że to wszystko jest jakby sumaryczne przedstawienie kilku darów łaski. Somit kann es nicht der rettende oder der unterweisende Glaube sein. Więc dochodzimy też do tego wniosku, że tutaj ta wiara, ten dar wiary, nie chodzi o wiarę zbawienną, sondern ist eine Gnadengabe, die sich dadurch auszeichnet, dass diese Person eine besondere Glaubensfähigkeit hat. Natomiast ta wiara jest w tym wypadku również danym darem łaski, który urzeczywistnia się w tym, że dana osoba posiadająca ten dar ma szczególną zdolność ufania i wykazywania wiary Panu, przed Panem. Ich möchte noch auf eine Besonderheit in den Versen 8 und 9 hinweisen. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewien szczegół w 8 i 9 wierszu. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Mianowicie czytamy, że jednemu w 8 wierszu przez Ducha zostaje dana mowa mądrości.
Da ist der Heilige Geist gewissermaßen das Mittel. Można powiedzieć, że w tym wypadku Duch Boży jest jakby środek Die ku Quelle temu, gewissermaßen. albo źródłem ku temu. Dann haben wir nach dem Geist in Vers 8 am Schluss. Ale w 8 wierszu pod koniec, w drugiej połowie czytamy, że przez Ducha, im Polnischen steht dasselbe Wort, also nicht ein anderes Wort. Okay. W niemieckim czytamy, że to jest jakby według Ducha. Es ist in dem Zusammenhang mehr die Art und Weise, wie der Heilige Geist tätig wird. To nam w pewnym sensie pokazuje sposób jego działania. Und dann im einen anderen aber Glaube in demselben Geist. A w 9 wierszu czytamy, że coś zostało dane w tym duchu. Das heißt in der Kraft des Heiligen Geistes. A to bardziej podkreśla moc działania Ducha Świętego. Also, die Quelle oder das Mittel ist wichtig. Jakby nie było, ważne jest zarówno źródło, die Art und Weise ist wichtig, jak i sposób działania. Und die Kraft ist wichtig. Jak też jego moc w oddziaływaniu. Im Hinblick auf die Ausübung der Gnadengaben. I to wszystko patrząc na wykonywanie tych darów łaski. Wenn ich jetzt auf meine Uhr gucke, sehe ich, dass wir eine halbe Stunde eine Stunde gesprochen haben. Patrząc teraz na czas, zauważam, że minęła pierwsza godzina. Und wir würden jetzt eine kurze Pause einrichten bis 16:45. I dlatego zgodnie z zapowiedzią zrobimy teraz 15-minutową przerwę. Sollen wir so machen? Ja. Gut, schönen Dank. Więc dziękujemy i spotykamy się o 16:45 za 15 minut. Schön. Wir kommen zu dem nächsten Punkt, das war die Gnadengabe der Heilungen. Więc kontynuując nasze rozważanie, chcielibyśmy przejść do kolejnego daru, mianowicie daru uzdrawiania. Nach Markus 16 hatte der Herr gesagt, dass er die Botschaft unterstützen wollte durch Zeichen und Wunder. W Ewangelii Marka Pan, opuszczając uczniów, powiedział, że chciał wesprzeć rozpowszechnianie Ewangelii poprzez cuda i uzdrawiania. Der Herr ermutigte seine Jünger deshalb dieses Wort zu reden. I z tego względu Pan zachęcał uczniów swoich, aby mówili, głosili jego słowo. Und wir sehen das vielfältig in Apostelgeschichte 28 haben wir zum Beispiel das letzte Wunder. I to widzimy bardzo często w Nowym Testamencie, na przykład w Dziejach Apostolskich w 28 rozdziale widzimy ostatni nam opisany cud. Ihr kennt die Geschichte. Na pewno znacie to wydarzenie. Paulus ist als Schiffbrüchiger an Land gekommen. Kiedy Paweł przeżył rozbicie statku. Und eine tödlich beißende Schlange hatte ihn angefallen. Wąż jadowity ukąsał go. Ukąsił go. Er müsste sofort tot umfallen. Wszyscy wokół stojący myśleli, że na pewno teraz padnie i umrze. Aber es passierte nichts. Natomiast nic się nie stało. Ja, Gott hatte ein Wunder getan. Tak, Bóg dokonał cudu. Wie das Markus 16 auch angekündigt hatte. Dokładnie jak zapowiedział to w Ewangelii Marka 16 rozdziale. Jetzt lesen wir mal Hebräer 2 zusammen. Przeczytajmy w związku z tym z listu do Hebrajczyków z drugiego rozdziału. Hebrea 2, vers 4. Przeczytamy drugi rozdział listu do Hebrajczyków, 4 wiersz. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Dieser Vers macht deutlich, dass Wunder damals schon abgeschlossen waren. Ten wiersz wyraźnie nam pokazuje, że
te dane dary i cudy, nie dary, tylko te cuda, zakończyły się wraz z kończącym się czasem początków. Ich hoffe zumindest, dass es in eurer Bibel auch nachvollziehbar ist, in der polnischen Bibel. Was konkret meinst du? Wobei Gott außerdem mitzeugt. Ja, das ist so. Mianowicie czytamy w 4. Wierszu, że jest to napisane w czasie przeszłym. Czytamy, że Bóg znakami i cudami poręczył. To nam pokazuje, że to były rzeczy działające wtedy. Epaphroditus zum Beispiel war ein Mann, der auf der Reise zu Paulus hin sehr erkrankt war. W innym miejscu w Nowym Testamencie czytamy o Epafrodycie, który w czasie podróży do apostoła Pawła zachorował. Paulus hat nicht diese Gnadengabe der Heilungen benutzt. Natomiast widzimy, że Paweł nie użył swojego daru uzdrawiania w jego wypadku. Timotheus hatte einen schwachen Magen. Jeśli patrzymy na Paulus nicht tätig geworden. Jeśli patrzymy na Tymoteusza, to zauważamy, że on miał chorobę żołądkową, ale i w jego wypadku Paweł nie ingerował, używając daru uzdrawiania. Gesehen, es war eine Gnadengabe, die zu Anfang gegeben wurde. Więc z tego wynika, że te dary były konkretnie dane do czasu albo czasu, w czasie początku. Um die Einführung der Gnade Gottes zu unterstreichen. Aby w szczególny sposób dać wyraz wprowadzaniu tej łaski Bożej, która tak na nowo się ujawniła. Vorher wurden die Gläubigen auch krank. Wcześniej, w czasach przeszłych, wierzący również chorowali. Elisa zum Beispiel ist an seiner Krankheit gestorben. Na przykład o Elizeuszu czytamy, że zmarł na skutek swojej choroby. Der Mensch wird immer schwächer. Choroba powoduje generalnie, że człowiek słabnieje. Somit kommen auch immer mehr Krankheiten. I generalnie ludzkość, można powiedzieć, słabnieje, coraz więcej chorób się pojawia. Aber letzten Endes sterben wir nicht an der Krankheit, sondern an dem Willen Gottes. Ale ostatecznie musimy, patrząc, powiedzieć, że nie umieramy na skutek naszych chorób, ale ponieważ jest to wolą Bożą. Es ist wichtig, dass wir diese Gedanken festhalten. To jest bardzo ważne, byśmy mocno trzymali się tych myśli. Denn es gibt christliche Kreise, die meinen, man müsste nur genug Glauben haben, dann wäre man auch gesund. Bo są i dzisiaj kręgi chrześcijańskie, wśród których się wierzy, że jeśli tylko nasza wiara będzie wystarczająco silna, to wyleczeni będziemy z wszelkiej choroby. Auch der alte Johannes schreibt an Gaius. Natomiast również i już starszy Jan pisał do Gajusza. Und er sagt, ich hoffe, dass es deinem Leibe gut geht, wie es deiner Seele auch gut geht. Mówiąc do niego, że mam nadzieję, że dobrze się masz, jak i dobrze ma się twoja dusza, więc miał na myśli jego ciało. Dann haben wir noch Wunderwirkungen. Dalej w naszym rozdziale, w 12 rozdziale, widzimy kolejny dar czynienia cudów. Ähnlich wie Heilungen. To jest podobne do uzdrawiania. Dann haben wir Weissagung. Dalej czytamy o rozróżniania, o proroctw, o darze proroctw. Wir nehmen Apostelgeschichte 15 dazu. W związku z tym możemy przeczytać z Dziejów Apostolskich 15 rozdział. Da wird in Vers 32 gesagt. Tam w 32 wierszu czytamy. Judas und Silas, die auch selbst Propheten waren. Juda zaś i Silas, którzy sami byli prorokami. Es ist also diese Art, das Wort weiter zu sagen, das Wort Gottes weiter zu sagen als Weissagung. Więc jest to konkretny sposób przekazywania Słowo Boże odróżniającym się od daru proroctw. W polskim jest to jedno i to samo słowo. Das heißt das, was wir bei der Wortverkündigung haben. Więc to, co na przykład przeżywamy w czasie głoszenia Słowa Bożego w zgromadzeniu. Aus der Gegenwart Gottes tut ein Bruder einen Dienst.
przemawiając bezpośrednio z społeczności z Bogiem, brat konkretny wypowiada konkretnie do nas zwrócone słowa. Und dieser Dienst wird immer sich auf Gottes Wort gründen. I taka służba zawsze musi być oparta na Słowie Bożym. Es ist sehr schön, dass wir diese Gnadengabe heute noch haben. Jest to piękną rzeczą, że do dziś posiadamy takie dary łaski. Die nächste Gnadengabe ist Unterscheidung der Geister. Kolejny dar tutaj jest rozróżnianie duchów. Auch eine Gnadengabe, die damals nicht jeder hatte. To jest również dar, którego nie posiadał każdy. Ihr kennt alle Apostelgeschichte 8. Na pewno znacie 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Simon der Zauberer hat sich taufen lassen. Szymon, czaroksiężnik, pragnął być ochrzczony. Philippus hat das Evangelium verkündigt. Filip głosił Ewangelię. Philippus hatte auch den Eindruck, der Mann hat sich aufrichtig bekehrt. Filip miał wrażenie, że ten Szymon szczerze się nawrócił. Doch als Petrus dazu kommt, zeigt ganz klar, dass kein Teil mit den Glaubenden hat. Natomiast kiedy doszedł do nich Piotr, apostoł Piotr, wyraźnie posiadając właśnie ten dar rozróżniania duchów, wskazał im, że ten Szymon nie należy do wierzących. Auch hier nochmal der Hinweis auf 1. Johannes 4. Prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. I dlatego jeszcze raz wskazujemy na wiersz z pierwszego listu Jana, 4 rozdział, gdzie wzywani jesteśmy, aby badać wszystkie duchy, czy są z Boga. Als nächstes haben wir Arten von Sprachen. Kolejny dar to różne rodzaje języków. Das Reden in Sprachen war für die Korinther ganz besonders attraktiv. Właśnie ten dar mówienia językami był szczególnie atrakcyjnym i ciekawym dla Koryntów. Das hatte eine besondere Wirkung auf die Zuhörer. Miało to zawsze na słuchaczy szczególne oddziaływanie. Und der Heilige Geist möchte nie Attraktion haben, dass natomiast, das Element groß wird. Natomiast Duch Boży nigdy nie działa w taki sposób, by udzielać nam atrakcji, które na skutek ich powodują, że mówiący staje się szczególnie ważny w tej służbie. Sondern die Weisheit oder die Weissagung ist das Wichtige. Nie, najważniejsze jest słowo prorocze, pochodzące z Boga. Wir wissen aus Apostelgeschichte 2, dass dort das erste Mal die Gnadengabe zum Einsatz kam, in Verbindung mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Z Dziejów Apostolskich, z drugiego rozdziału, widzimy, że ten dar, przemawianie językami, pierwszy raz się pojawił właśnie w tej sytuacji, mianowicie wtedy, kiedy został dany i posłany Duch Święty. Und auch in Kapitel 10, Apostelgeschichte 10 und 19 haben wir nochmal das Erwähnen dieser Gnadengabe. I również w Dziejach Apostolskich 10 i 19 rozdziale pokazane są działania tego daru mówienia językami. Wenn man das in Apostelgeschichte nachsieht, dann sieht man, dass es ganz natürliche Sprachen waren. Przyglądając się natomiast tym wydarzeniom w Dziejach Apostolskich, widzimy, że języki wypowiadane były zupełnie naturalne i istniejące w tym czasie języki. Denn die Menschen sagen, wie hören wir sie auf einmal in unser eigenen Mundart reden? Bo właśnie w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale czytamy, że słuchacze zadali pytanie, jakże słyszymy ich przemawiających w naszym języku. Die Jünger hatten also die Fähigkeit, eine Sprache zu benutzen, die sie nicht erlernt hatten. Krótko mówiąc, ten dar ukazywał się w tym, że apostołowie wypowiadali się w języku, którego wcześniej się nie nauczyli. Dann heißt es hier anderen Arten von Sprachen. Kolejny dar w naszym rozdziale czytamy jest dar wykładania języków albo inne rodzaje języków. Das macht also deutlich, dass nicht alle diese Gnadengabe hatten damals. To nam również pokazuje, że nie wszyscy posiadali ten dar.
Heute meinen manche, die sich zum christlichen Lager zählen, dass jeder die Gnadengabe haben müsste. Dzisiaj są natomiast tacy w chrześcijaństwie, którzy twierdzą, że każdy chrześcijanin powinien posiadać ten dar. Das wäre ein Beweis dafür, dass man errettet wäre. Właśnie posiadanie tego daru rzekomo jest dowodem prawdziwego nawrócenia. Nein, die Schrift hier sagt, dass es nur einige waren, die diese Nie. Gnadengabe hatten. Nie, natomiast pismo tu jest klarowne w tym, że to byli niektórzy, którzy posiadali akurat ten konkretny dar. Die nächste Gnadengabe ist die Auslegung der Sprachen. Kolejny dar to wykładanie właśnie języków. Matthäus übersetzt mich jetzt vom Deutschen ins Polnische. Teraz akurat mamy konkretny przykład. Mateusz tłumaczy mój wykład z niemieckiego na język polski. In dieser Funktion ist ein Übersetzer, aber kein Ausleger. W jego funkcji on akurat jest tłumaczem, natomiast nie wykładowcą. Das sage ich, um deutlich zu machen, dass Auslegung also weiter ist oder mehr gefasst hat als ein Übersetzer. Mówię to dlatego, bo tu właśnie czytamy w naszym rozdziale o darze wykładania języków, nie o tłumaczeniu języków, który sięga dalej w jego funkcji. In Kapitel 14 sagt Paulus, dass man diese Gnadengabe des Sprachenreds nur benutzen darf, wenn in den Versammlungen, wenn auch ein Ausleger da ist. W 14 rozdziale tego listu czytamy, że Paweł pisze do Koryntów, że ten dar miał być wykonywany właśnie tylko wtedy, jeśli wykładowca był obecny na sali. Wir sehen in Vers 11 eine Zusammenfassung der Verse 4 bis 10. I teraz w 11 wierszu widzimy w pewnym sensie streszczenie tego pierwszego urywku. Es geht immer um den Heiligen Geist. Zawsze najważniejsze w tym wszystkim to Duch Święty. Und der auszahlt, wie er will. Który rozdziela jak chce. Aus dieser Stelle können wir auch entnehmen, dass der Heilige Geist nicht nur eine Kraft ist, sondern auch eine Person. To nam też pokazuje, ten wiersz nam pokazuje, że Duch Święty jest nie tylko mocą działającą, tylko też konkretną osobą. Denn eine Person hat einen Willen. Bo tylko osoba posiada coś takiego jak wolę. Man kann auch den Heiligen Geist belügen, wie Apostelgeschichte 5 deutlich macht. Na przykład z Dziejów Apostolskich z 5 rozdziału wynika, że Ducha Świętego można okłamywać. Was auch wieder deutlich macht, dass der Heilige Geist eine Person ist. Również i to nam pokazuje, że to musi być więc osobą. On musi być osobą. Die Quelle ist also immer der Heilige Geist. Więc w każdym darze, zawsze źródłem każdego daru jest Duch Święty. Und er wird tätig, wie er will. I on działa, jak on chce. Die Art und Weise bestimmt der Heilige Geist. Więc sposób działania jest przez niego decydowany i kierowany. Das bestimme nicht ich. Nie ja, jako posiadający dar, o tym decyduję. Oder ein Gremium. Albo jakieś inne gremium. Auch macht es deutlich, dass nicht hier demokratische Grundsätze in irgendeiner Weise ihre Berechtigung hätten. To nam też pokazuje, że nie demokratycznym sposobem decydujemy, jak dany dar ma być wykonywany. Es gibt einer, der das unumschränkte Sagen hat, das ist der Heilige Geist. Jest tylko jedny, który ma suwerenne powiedzenie i który ma suwerenną moc decydowania w tym wypadku, i to jest Duch Święty. Der Heilige Geist wohnt in jedem Gläubigen. Duch Święty mieszka w każdym wierzącym und wohnt in der Versammlung. I mieszka w Kościele Bożym. Und weltweit ist er derjenige, der alles dirigiert. I na całym świecie tylko on jest tym, który o wszystkim decyduje. Und das in Verbindung mit dem verherrlichten Herrn. A to on czyni w powiązaniu i w zależności od uwielbionego w niebie Pana. Wir kommen zu Vers 12. Teraz przejdźmy do 12 wiersza.
Paulus macht deutlich, der Leib ist einer und hat den menschlichen Körper vor sich. Paweł im teraz pokazuje, że jest jedno ciało i w obrazie myśli o ludzkim ciele. Aber dieser menschliche Körper hat viele Glieder. Natomiast takie ludzkie ciało składa się z wielu członków. David betrachtete den menschlichen Körper. Już Dawid przyglądał się ludzkiemu ciału. Und er sagt, dass er auf eine wunderbare Art gemacht worden ist. I dochodzi do wniosku, że został stworzony w cudowny sposób. Das sind Prozesse, die kein menschlicher Geist erforschen kann. W tym ciele odbywają się procedury, które są niezbadane przez ludzką mądrość. Hier ist meine Hand zum Beispiel. Tu widzicie na przykład moją rękę. Wir sagen umgangssprachlich, das ist meine Hand. Potocznie mówimy, to jest moja ręka. Aber wenn wir genauer nachdenken, ale jeśli będziemy dokładniej rozmyślać nad tym faktem, ist die Hand durchzogen von Blutkanälen. To ta ręka od wewnątrz jest przeplatana kanałkami krwionośnymi. Sie gehen zum Herzen hin. Te kanaliki sięgają aż do samego serca. Es wird gesteuert vom Gehirn. A to wszystko sterowane jest poprzez mózg. Also sehr komplex. Więc bardzo skomplikowane działanie. Die Hand endet also nicht hier. Więc ręka nie kończy się tu, w miejscu, gdzie ją widzicie. Sondern ein Glied gewissermaßen fließt in das andere hinein. Ale można powiedzieć, jedno ciało przechodzi w drugie, jest ze sobą złączone. So eng und innig sind wir miteinander verwoben. Tak blisko i ściśle jesteśmy ze sobą związani. Und doch ist jedes einzelne Glied eine Persönlichkeit, die für sich verantwortlich ist für den Leib, die richtige Aufgabe wahrzunehmen. A mimo to, każdy pojedynczy członek odpowiedzialny jest dla siebie samego, aby według danej jemu łaski i odpowiedzialności działać ku błogosławieństwu. Dann zeigt Paulus die andere Seite, viele Glieder und trotzdem ein Leib. Ale Paweł przedstawia również drugą stronę tej prawdy, mianowicie, że jest wiele członków, a jednak nie możemy zapomnieć, że one tworzą jedno ciało. Die Glieder sind alle unterschiedlich in ihrer Funktion. Więc owszem, z jednej strony jest wiele różnych członków posiadających różne zadanie i funkcje. In ihrem äußeren Erscheinungsbild. Nawet w ich zewnętrznym wyglądzie. Und dadurch, dass so viele da sind, ist erst ja ein Leib da. Ale dopiero jeśli one wszystkie razem, choć tak różne, są ze sobą złączone, to dopiero wtedy tworzą jedno ciało. Also auf der einen Seite ein Leib und viele Glieder. Więc z jednej strony jedno ciało, ale wiele członków. Und dann viele Glieder, ein Leib. To równocześnie z drugiej strony wiele członków, ale jedno ciało. Beide Seiten haben ihre Berechtigung. Musimy patrzeć na obie strony. Obie są uzasadnione. Und jetzt kommt der Vergleich, so auch der Christus. I te dwie strony Paweł teraz używa, aby porównać to z Chrystusem, mówiąc tak i Chrystus. Alle Gläubigen sind Glieder an dem einen Leib. Wszyscy wierzący są członkami przy tym jednym ciele. Und dieser Leib wird Christus genannt. I to ciało teraz nazywane jest Chrystus. Ist das nicht gewaltig? Czy to nie jest niesamowite? Wenn wir an unser Versagen denken, jeśli my sobie przypominamy teraz nasz upadek, naszą niewierność, haben wir uns immer so ergänzt, wie wir es tun sollten? Czy my jako to jedno ciało zawsze tak pięknie uzupełnialiśmy się, jak powinniśmy? Vers 13. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. W 13. wierszu czytamy, że w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Ja. Hier wird von der Taufe mit dem Heiligen Geist gesprochen. Ein Moment mal. Okay.
Okay, wir können weitermachen. Gut. In Vers 13 werden wir darauf hingewiesen, dass wir alle zu einem Leib getauft worden sind. W 13 wierszu wszyscy jesteśmy wzywani do tego, albo przedstawiona jest ta prawda, że zostaliśmy ochrzczeni w jednym duchu. Diese Taufe erfolgte in Apostelgeschichte 2. Ten chrzest Duchem Świętym odbył się w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale. Bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. Mianowicie w chwili zesłania Ducha Świętego. Von der Einheit hatte übrigens auch Kajafas schon gesprochen. O tej jedności właśnie mówił wtedy Kajfasz proroczo. Wir lesen mal eben den Vers Johannes 11. Może przeczytajmy to miejsce z Ewangelii Jana, 11 rozdział. Vers 52. 52 wiersz. A nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. In einem Sinne gab es immer Kinder Gottes, immer solche, die eine Beziehung als Glaubende zu Gott hatten. W pewnym sensie zawsze na świecie żyli dzieci Boże, to znaczy tacy, którzy mieli relacje z żywym Bogiem. Sie waren nicht Kinder nach Epheser 1 oder Söhne nach Epheser 1. Natomiast oni nie byli dziećmi lub synami, tak jak my nimi jesteśmy, patrząc na list do Efezjan, 1 rozdział. Aber sie hatten als glaubende Leben. Natomiast jako wierzący posiadali również życie. Aber sie waren auch nicht in eins versammelt. Natomiast też nie byli zgromadzeni w jedno. Und wir bilden heute eine Einheit. Ale my dzisiaj tworzymy właśnie taką jedność. Der Leib ist immer vollzählig. Ciało zawsze jest zupełne. Von der Taufe mit dem Heiligen Geist hatte der Jesus auch in Apostelgeschichte 1, Vers 5 gesprochen. Już Pan Jezus w 1 rozdziale Dziejów Apostolskich o tym chrzcie mówił i go zapowiadał. Da heißt es, denn Johannes taucht zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nunmehr nicht vielen Tagen. Mówiąc, że Jan co prawda chrzcił was wodą, ale wy ochrzczeni będziecie Duchem Świętym za niewiele dni. Und dann finden wir diese Tatsache in Apostelgeschichte 2. I to spełnia się właśnie w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich. Vers 2 bis 4 lesen wir mal. Przeczytajmy z tego 2 rozdziału Dziejów Apostolskich, 2 do 4 wiersza. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch oddawał. In Vers 2 haben wir die gemeinsame Segnung. W 2 wierszu przedstawione nam jest jakby wspólne błogosławieństwo tego zesłania ducha. Und in Vers 3 haben wir die persönliche Segnung. A w 3 wierszu osobiste błogosławieństwo z tego wynikające. Hier in unserem Vers ist es die gemeinsame Segnung. Tu natomiast w naszym rozdziale mowa jest o tym wspólnym błogosławieństwie. Und dann sehen wir die Auswirkungen. I przedstawiony nam jest dalej jego efekt, jego wynik tego błogosławieństwa. Früher waren wir Juden oder Griechen. Kiedyś byliśmy Żydami lub Grekami. Die religiösen und kulturellen Unterschiede sind weggefallen. Natomiast dzisiaj wszystkie różnice religijne lub kulturalne zostały zlikwidowane. Früher waren wir Sklaven oder Freie. Kiedyś byliśmy albo niewolnikami, albo wolnymi. Die sozialen Unterschiede sind weggefallen. Natomiast również i te różnice, w tym wypadku socjalne, zostały też zlikwidowane. Wenn der Leib vor uns ist, sind diese Unterschiede alle nicht da. Więc jeśli takim sposobem patrzymy teraz na to duchowe ciało, to wszystkie te różnice zostały zlikwidowane w nim. Natürlich leben wir noch in irdischen Verhältnissen. Oczywiście dzisiaj żyjemy jakby jeszcze w okolicznościach
ziemskich. Und die Schrift sagt an vielen Stellen, wie wir uns in diesen irdischen Verhältnissen zu verhalten haben. Ale Słowo Boże przychodzi nam z pomocą, mówiąc nam w wielu miejscach, jak w tych okolicznościach ziemskich powinniśmy postępować. Zum Beispiel die Kinder den Eltern gegenüber. Na przykład, jak powinni zachowywać się dzieci wobec rodziców. Oder ich als Arbeitnehmer meinem Arbeitgeber gegenüber. Albo ja jako, jako pracownik wobec mojego pracodawcy. Aber wir haben auch hier nicht nur die gemeinsame Segnung, sondern auch die persönliche Seite. Ale również i w tym rozdziale, nie tylko wspólne, ale i osobiste błogosławieństwa tego dania Ducha Świętego jest nam przedstawione. Wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Mianowicie czytamy, że wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. 1 Korinther 6, Vers 19 lesen wir dazu. Przeczytajmy z 6 rozdziału listu do Koryntian, z 19 wiersza. Tam czytamy, albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Wir haben also als Wiedergeborene eine göttliche Person in uns. Więc jako nowozrodzeni wierzący posiadamy teraz w nas osobiście mieszkającą osobę Bożą. Und diese Person, göttliche Person bleibt ewig in uns, wie die Schrift sagt. I ta boska osoba na wieki zostanie w nas. Wir sehen also in den Versen 12 und 13 wird der menschliche Leib dem geistigen Leib gegenübergestellt. Więc można powiedzieć, że w tym 12 i 13 wierszu naszego rozdziału ludzkie ciało biologiczne jest przedstawione i porównane z tym duchowym ciałem Kościoła Bożego. Der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. To ciało teraz to nie jeden członek, ale wiele. Wir müssen also zwischen der Gesamtheit und dem einzelnen Glied klar unterscheiden. Więc takie wiersze, gdy dokładnie się im przyjrzymy, pokazują nam, że musimy rozróżniać całość od pojedynczej osoby. Wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht von dem Leib. Bo jeśli rzekłaby noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała. Wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, bin ich nicht vom Leib. Albo jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała? Hier haben wir ganz klar den Gedanken von Minderwertigkeitskomplexen. To widzimy z tych akurat wierszy, że istnieje coś takiego jak bycie zakompleksionym, nawet wśród wierzącym, wśród wierzących. Meine Gnadengabe ist so gering, dass ich überhaupt nicht zu diesem wunderbaren Leib gehören kann, der Christus genannt wird. Sądząc o sobie, że mój dar łaski jest tak nieznaczący, że ja nie należę tak naprawdę do tego cudownego ciała. Nie przydaje się w nim. Das ist vielleicht ein Gedanke, der sich demütig anhört. Taka wypowiedź brzmi bardzo pokornie. Aber er ist nicht demütig. Ale nie jest pokorna. Es kann auch Neid eine Rolle spielen. Bo w takiej myśli również istotną rolę odgrywa niestety zazdrość. Die Brüder Josefs waren neidisch auf Josef. Na przykład bracia Józefa byli zazdrośni na Józefa. Pilatus wusste, dass man den Herrn Jesus neid überliefert hatte. Również Piłat doskonale wiedział, że Pan Jezus został wydany z zazdrości. Man gönnte ihm diesen guten Ruf nicht, den er hatte. Dlaczego? Bo nie życzono mu jego dobrą opinię, którą miał i posiadał wśród ludu. Ich lese einen Vers aus Prediger 4. W związku z tym chciałbym przeczytać wiersz z Księgi Kaznodzieja, 4 rozdział. Prediger 4, Vers 4. Księgi Kaznodziei, Kaznodzieja, 4 rozdział, 4 wiersz. Czytamy,
widziałem także, że wszelki trud i wszelkie powodzenie w pracy wywołuje tylko zazdrość jednego względem drugiego. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Eifersucht ist ähnlich wie Neid. Das ist bei uns ein Wort. Okay, brauchen wir nicht unterscheiden. Einmal möchte ich dem anderen, gönne ich dem einen nichts. Jeśli jestem zazdrosny, to nie życzę mojemu bliźniemu czegoś. Das kann aber noch weitergehen. Ale takie usposobienie może sięgać jeszcze dalej w naszym zachowaniu. Dass ich nicht nur dem anderen nichts gönne, sondern das, was er hat, für mich haben möchte. Mianowicie, że nie tylko mojemu bliźniemu czegoś nie życzę, ale i pragnę również tego, co on ma. Und der Prediger hatte das ganze Treiben unter der Sonne beobachtet. A kaznodzieja właśnie, który spisał tą księgę, którą teraz czytaliśmy, on przyglądał się postępowaniu ludzkiemu. Und er sagte, einer gegen den anderen, das kann doch nicht sein. I zauważył właśnie tą jedną smutną rzecz, że jeden działa przeciwko drugiemu. Wenn wir Lukas 22 lesen, a gdy czytamy z Łukasza, Ewangelii Łukasza 22 rozdział, dann sehen wir, dass die Jünger in Streit gerieten, weil jeder den besten Platz haben wollte. To zauważamy, że nawet i uczniowie zaczęli się kłócić z powodu tego, że każdy z nich chciał mieć najlepsze miejsce wśród nich. Wie traurig, wenn solche Elemente, solche Beweggründe bei uns gefunden werden. Jakie to smutne, jeśli takie usposobienie i takie motywacje wśród nas się pojawiają. Jakobus, will ich noch eine Stelle lesen? Jeszcze jedno miejsce w związku z tym z listu Jakuba. Jakobus 3, vers 16. List Jakuba, 3 rozdział, 16 wiersz. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Diese Verse machen deutlich, wie schnell wir negativ beeinflusst sein können. Te wiersze pokazują nam, jak szybko możemy być pod negatywnymi wpływami. Durch den Heiligen Geist sind wir aufs innigste miteinander verbunden. Ale przez Ducha Świętego jesteśmy w najściślejszy sposób ze sobą związani. Wir sollen uns gegenseitig ergänzen. Więc powinniśmy się uzupełniać wzajemnie. Nur der Heilige Geist hat das sagen. Tylko Duch Święty ma prawo decydowania. Dann können keine Minderwertigkeitskomplexe aufkommen. I dlatego nie ma miejsca na jakiekolwiek zakompleksienie się wśród nas. Und da kann auch kein Neid aufkommen. I również nie ma miejsca na to, by zazdrość pojawiała się wśród nas. Denn diese Motive führen immer zu ganz schlechten Ergebnissen. Bo takie motywacje zawsze powodują bardzo złe owoce. Also jeder gehört zum Leib, ganz unterschiedlich, wie er sich selbst wahrnimmt. Więc każdy z nas, czy chce, czy nie chce i w jakikolwiek sposób się samego dostrzega, należy do tego ciała. Vers 17. W 17 wierszu teraz czytamy. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? Da würde doch etwas fehlen. Przecież wtedy byłyby braki w tym ciele. Das kann doch nicht sein. Przecież to nie może być. Der Leib hätte ja einen Fehler. Przecież takie ciało byłoby całkowicie fehlerne. Und wenn alle Gehör wären, oder wäre der Geruch nicht da? A jeśli całe ciało byłoby słuchem, gdzie byłoby powonienie? Jetzt kommt der wunderschöne 18. Vers. I teraz czytamy ten piękny 18 wiersz. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele. Gott hat die gesetzt. Tak, Bóg je umieścił. Gott ist allwissend. Bóg jest wszechwiedzący. Gott ist die Liebe. Bóg jest miłością. Gott hat eine unendliche Weisheit. Bóg jest nieskończenie mądry. Und er weiß, wie er uns gestaltet hat als Schöpfer. I on doskonale wie, jakim sposobem nas jako Stwórca stworzył. Und Gott weiß auch um unsere geistigen Fähigkeiten.
I Bóg również doskonale wie nasze duchowe umiejętności. Und er ist souverän, jedem seinen Platz anzuordnen. I on jest suwerenny, by każdemu udzielić takie miejsce, jakie mu przeznaczył. Das ist immer absolut gerecht. I jego postanowienie jest zawsze całkowicie sprawiedliwe. Das ist immer absolut gültig. Ono zawsze jest ważne. Und das ist auch immer vollkommen. I ono zawsze jest całkowicie doskonałe. Er hat sich die größte Mühe gegeben mit jedem einzelnen von den Gliedern. On włożył największe staranie i trud w każdego z nas, w każdy członek. Wir denken manchmal so oder so wäre es besser gewesen. My nieraz mamy takie myśli, mówiąc tak lub inaczej byłoby lepiej. Im Alten Testament steht schon einmal der Satz: Diese Sache ist von Gott ausgegangen. Natomiast już w Starym Testamencie czytamy słowa jak na przykład ta sprawa wyszła od Boga. Wir sind ja alle so beschränkt in unserem Denkvermögen. My wszyscy jesteśmy bardzo krótkowzroczni i ograniczeni w tym, co widzimy. Wir sind auch alle so beschränkt in unseren Empfindungen. Również jesteśmy ograniczeni co do naszych uczuć. Wir blicken zurück und haben manches aus der Vergangenheit vergessen. Patrząc wstecz, nie jedną rzecz już dawno zapomnieliśmy. In der Gegenwart haben wir manches gar nicht wahrgenommen. Pewne rzeczy nawet nie dostrzegliśmy w ogóle, że one miały miejsce. Haben manches nicht richtig bewertet. Nie jedną rzecz zupełnie źle oceniliśmy. Und die Zukunft unseres irdischen Weges ist ganz verschwommen vor uns. A przyszłość nasza jest dla nas całkowicie nieprzejrzysta. Aber nicht bei dem allwissenden Gott. Natomiast u wszechwiedzącego Boga tak nie jest. Alles ist gegenwärtig. Wszystko jest jakby teraźniejszością w jego perspektywie. Er vergisst nichts. On też nic nie zapomina. Vollkommen, was er tut. On jest doskonały w wszelkim czynu. Und genau wie er es zusammengestellt hat, ist es zu seinem Wohlgefallen. I dokładnie tak, jak ukształtował ciało i upozycjonował każdy pojedynczy członek, tak jest doskonały. Wir freuen uns an den Blumen, die jetzt blühen. Teraz w czasie wiosny bardzo nas cieszą kwiaty, które wyrastają z ziemi. In jedem Frühjahr sind wir beeindruckt von dem Erwachen der Natur. Każdą wiosną podziwiamy wybudzanie się przyrody. Und wir sind erstaunt über die Schönheit und die Harmonie. I również jesteśmy pełni podziwu, patrząc na piękność i harmonię tej przyrody. Wenn Gott etwas tut, ist das auch immer in Harmonie mit ihm. Dlaczego? Bo cokolwiek Bóg tworzy, ono jest zawsze w harmonii z jego istotą. Ist das immer gut. To jest też zawsze rzeczą dobrą. Das ist auch immer schön. I zawsze będzie rzeczą piękną. Wie dankbar dürfen wir sein, dass wir wissen dürfen, dass Gott gesetzt hat. Jak wdzięcznymi możemy być, że to On ustanowił każdego członka. Ich lese noch einen Vers aus Epheser 4 dazu. Przeczytam jeszcze jeden wiersz z listu do Efezjan z 4 rozdziału. Vers 16. 4 rozdział, 16 wiersz. Z którego ciała, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Vollkommen zusammengefügt. Więc złączone ciało w doskonały sposób. Alles ist Kolosser 1, alles ist durch ihn und für ihn gemacht. List do Kolosa nawet mówi nam, że wszystko jest przez Niego i dla Niego uczynione. Es sollte zu seiner Freude sein, zu seiner Verherrlichung. Bo miało to być ku Jego radości i ku uwielbieniu Jego osoby. Vers 19. Dalej czytamy teraz w 19 wierszu. Wenn alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Es wäre gewissermaßen nur eine Funktion da. Jeśli tak by było, to całe ciało spełniałoby tylko jedną funkcję.
Die vielen Funktionen könnten gar nicht wahrgenommen werden. Wiele różnorodnych innych funkcji w ogóle nie byłyby dokonywane. Vers 20, wieder eine Schlussfolgerung. A teraz w 20 wierszu z tego wniosek. Viele Glieder. Tak, jest wiele członków. Der Leib aber ist einer. Ale ciało jest jedno. Wir sehen in diesen Versen 17 bis 20 immer wieder die Vielseitigkeit. Więc w tych wierszach od 17 do 20 wciąż na nowo przeplata się ta myśl o różnorodności. Und wenn diese Vielseitigkeit nicht da wäre, dann wäre es unvollständig. Jeśli by tej różnorodności nie było, to ciało byłoby niekompletne. Natürlich sind wir, solange wir auf der Erde sind, in uns noch schwach. I oczywiście, jak długo na ziemi żyć będziemy, będziemy zawsze słabi w tym, co wykonujemy. Die Sünde wohnt noch in uns. Bo grzech nadal w nas mieszka. Da müssen wir Verständnis füreinander haben. I dlatego musimy być pełni wyrozumiałości jedni wobec drugich. Und gerade, dass wir den Leib Christi bilden dürfen, macht auch deutlich, wie sehr wir uns gegenseitig unterstützen sollen. I właśnie z tego powodu, że mamy wielki przywilej, aby tworzyć to jedno ciało Chrystusowe, powinniśmy wzajemnie się wspierać. Wie hatte er doch in seiner Liebe und Weisheit vorgesorgt. Jak bardzo Pan w swojej miłości i troskliwości już w przód o wszystko zadbał. Ab Vers 21 haben wir ein neues Thema. Od 21 wiersza teraz przed nami jest nowy temat. Da ist einer sagt, ich brauche dich nicht. Widzimy tutaj osobę albo członka, który mówi, nie potrzebuję ciebie. Welch ein Hochmut ist das? Jaka to wyniosłość? Das muss uns bewusst sein. To są rzeczy, które powinny nam się uświadomić. Jeder Gläubige hat eine Funktion an diesem einen wunderbaren Leib. Każdy z wierzących ma konkretną funkcję i zadanie w tym cudownym ciele. Im ersten Teilvers heißt es, ich brauche dich nicht. W pierwszej części tego wiersza ta konkretna osoba mówi, nie potrzebuje ciebie. Im zweiten heißt es, ich brauche euch nicht. A w drugiej części tego wiersza mówi, nie potrzebuje was. Vielleicht fängt es mit einem Bruder an, wo wir meinen, den brauchen wir aber nicht. Zazwyczaj właśnie tak jest, że zaczyna się w naszym życiu myślą o jednym konkretnym bracie albo siostrze. Nie potrzebuje go albo ją. Wenn wir diesen Gedanken nicht sofort unter Selbstgericht bringen, ale jeśli tą myśl, nie osądzimy od razu, będzie ona miała katastrofalne owoce. Denn dann brauchen wir nicht nur diesen Bruder nicht, sondern den nächsten und den übernächsten auch nicht. Bo w wyniku tego dojdziemy do wniosku, że nie tylko tego jednego brata nie potrzebujemy, ale też i kolejnego i następnego nie. Im dritten Johannesbrief gibt es einer, der gerne der erste sein wollte. W trzecim liście Jana był właśnie taki ktoś, który chciał koniecznie zająć pierwsze miejsce wśród wierzących. Bei dem war es ähnlich. Er brauchte die anderen nicht so. U niego było właśnie tak. On nie potrzebował inne członki. Paulus macht in Vers 22 wieder einen Rückgriff auf den menschlichen Körper. I teraz w 22 wierszu Paweł znowu wraca do tego obrazu ludzkiego ciała. Glieder, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Mianowicie pokazując im, że właśnie członki, które wydają się być słabszymi, one są konieczne. Da gibt es Glieder in dem menschlichen Körper, die wir nicht sehen. Są nawet członki w naszym ciele ludzkim, których nie widzimy. Wo wir meinen, sie sind auch schwach. O których nawet sądzimy, że są słabe. Es gibt Glieder sicherlich im menschlichen Körper, wo die Forschung noch nicht erkannt hat, welche Funktion sie tatsächlich alle ausüben. Nawet są takie członki niewidzialne i ukryte, których nauka ludzka jeszcze nie zbadała, nawet nie wie i nie zna ich funkcje. Macht Gott etwas, was nicht notwendig wäre? Ale czy Bóg tworzy cośkolwiek, co byłoby nieistotne? Nein, alles ist notwendig. Nie, wszystko jest konieczne.
In Vers 23 sind wir solche, die vielleicht meinen, etwas ist nicht so ehrbar wie das andere. W 23 wierszu natomiast widzimy, że nieraz sądzimy, jakoby nie jeden członek nie był czcigodny. Und wir sorgen im menschlichen Körper um einen gewissen Ausgleich. I w naszym ciele bywa tak, że właśnie dbamy o pewną zdrową miarę w traktowaniu naszych członków. So sollten auch wir alle im geistigen Bereich um einen Ausgleich bemüht sein. I tak samo właśnie powinno być w duchowym życiu, mianowicie równomierne traktowanie. Wir lesen Philippa 2 mal dazu. Przeczytajmy w związku z tym z listu do Filipian, z drugiego rozdziału. Filipa 2, vers 3. Drugi rozdział, trzeci wiersz. I nie czyńcie nic z kutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważając jedni drugich za wyższych od siebie. Also ich als einzelne Person habe alle höher zu achten als mich selbst. Więc ja jako indywidualna osoba zawsze powinienem traktować innych wokół siebie wyższych i ważniejszych niż siebie. In der Welt ist genau umgekehrt. Natomiast w świecie uczeni jesteśmy zupełnie na odwrót. Da wollen die Menschen persönlich alle an die Spitze. W świecie człowiek pojedynczy zawsze szuka pierwsze miejsce i aby dążyć do góry. Das haben wir in Prediger 4, Vers 4 gelesen. Właśnie dokładnie o tym czytaliśmy w księdze Kaznodziei. Aber als Christ ganz gleich, welche Gnadengabe ich bekommen habe, habe ich jeden anderen höher zu sehen als mich selbst. Ale jako chrześcijanin, niezależnie od tego, jaki dar otrzymałem, jestem winny tego, aby traktować innych wyższych jako siebie samego. Gott ist für einen gewissen Ausgleich und wir selbst sind im Grunde genommen auch für einen gewissen Ausgleich. I takim właśnie sposobem Bóg dba o zdrową miarę w ciele i my również o nią dbamy w naszym własnym ciele. Vers 24 wird noch einmal gesagt, hat Gott den Leib zusammengefügt. W 24 wierszu czytamy, że to Bóg złączył to jedno ciało. Wir lesen noch mal Epheser 2 dazu. I w związku z tym przeczytamy z Efezjan z drugiego rozdziału. Der letzte Vers, nee, der vorletzte. Warte mal kurz, ich muss mal gerade das Ladegerät in den Computer stecken. Der letzte Vers sagst du, ja? 21, der vorletzte. Przeczytamy z drugiego rozdziału, 21 wiersz, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Also da wieder dieser Gedanke wohl zusammengefügt. Więc znowu widzimy tą myśl, że ciało zostało dobrze ze sobą spojone. Bei dem Salomonischen Tempel brauchte kein Hammer eingesetzt werden. Gdy czytamy opis budowli świątyni Salomonowej, widzimy, że nie było słychać ani jednego uderzenia młotkiem. Die Steine waren alle passend. Wszystkie kamienie były tak przygotowane, że idealnie pasowały. Gott gibt dem mangelhafteren reichliche Ehre. I dlatego czytamy właśnie, że Bóg mniej zacnemu członkowi daje większą chwałę. Wenn man viel von dem Herrn bekommen hat, wird man umso mehr verantworten müssen. Jeśli ktoś wiele otrzymał od Pana, to za wiele będzie odpowiadał. Und die Witwe am Schatzkasten hat zwei Schärflein eingelegt. I czytamy o tej wdowie przy skarbnicy, że włożyła tylko dwa grosze. Und der Herr hat gesagt, sie hat mehr eingelegt als alle anderen. Ale o niej czytamy, że Pan powiedział, że ona więcej włożyła niż wszyscy pozostali. Der möchte nicht nach Vers 25, dass da Spaltungen sind.
Pan nie chce, tak jak czytamy w 25 wierszu, aby jakiekolwiek rozłamy albo podziały wśród nas były. Ein kleiner Riss, der zu mehr führen könnte. Bo mała rysa zawsze powoduje większe rozłamy. Aber eine Spaltung im Leib ist an für sich eine Unmöglichkeit. Natomiast podział ciała, można powiedzieć, to jest tak naprawdę rzeczą niemożliwą. Wir alle sind Glieder und sollen die Sorge füreinander haben. My wszyscy jesteśmy członki tego ciała i powinniśmy mieć staranie jedni o drugich. Man sagt schon mal, ja, da müssen sich mal die alten Brüder drum kümmern. Nieraz słychać właśnie takie słowo, no, to są rzeczy, o które powinni zadbać starsi bracia. Das mag ja sein. Być może tak jest. Aber hier wird gesagt, alle Glieder haben die Aufgabe. Natomiast tu czytamy, że wszystkie członki mają tego typu zadanie. Für eine gute Atmosphäre im Leib zu sorgen, ist die Aufgabe eines jeden Gliedes. Aby zadbać o dobrą atmosferę w ciele duchowym, to jest zadanie wszystkich członków. Vers 26, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. W 26 wierszu czytamy, że jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Ein Glied kann seine Funktion nicht wahrnehmen. Jeśli widzimy, to jest na przykład w takiej sytuacji, jeśli jeden członek nie jest w stanie wykonywać swojej służby. Ist vielleicht unter Zug gestellt. Może przechodzi karność. Hat die Zusammenkünfte verlassen. Może opuścił zgromadzenia wierzących. Ist irgendwo krank. Może zachorował. Dann leidet der ganze Leib darunter. Wtedy Słowo Boże pokazuje nam, że całe ciało pod tym cierpi. Welch eine Verantwortung hat jedes Glied für den ganzen Leib. To nam pokazuje, jaką odpowiedzialność każdy pojedynczy członek ma w całym ciele. Der möchte, dass du ein Lied vorschlägst. Wyobraź sobie, że Pan od ciebie pragnie, byś ty podał pieśń w zgromadzeniu. Und du machst es nicht. I po prostu wzbraniasz się przed tym. Dann ist dieses Glied in diesem Augenblick nicht in Funktion. Wtedy ty jako członek nie spełniasz swojej funkcji. Dann leidet der ganze Leib darunter. I na skutek tego cierpi całe ciało. Es ist vielleicht Schwachheit. Może jest to w wyniku słabości. Vielleicht eine gewisse Ängstlichkeit. Może jest to w wyniku pewnej bojaźliwości. Aber der Herr möchte uns an dieser Stelle ermuntern, unsere Aufgabe klar aufzunehmen. Ale Pan wszystkich zachęca nas, by mimo to wykonywać wiernie swoje zadania. Es ist zum Wohl des ganzen Leibes. Właśnie to jest dla dobra całego ciała. Wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Jeśli jeden członek jest uwielbiony, wtedy całe ciało się raduje. Wenn wir sehen, dass ein Glied seine Funktion erfüllt, dann erfüllt unser Herz das mit Freude. Jeśli widzimy, że jeden członek wykonuje swoje zadania, to napełnia to nasze serca radością. Und wie freuen wir uns, wenn vielleicht ein Bruder das erste Mal ein Gebet spricht? I jaka to jest radość, jeśli słyszymy konkretnego brata wypowiadającego się pierwszy raz w zgromadzeniu. Das erste Mal ein Lied vorschlägt. Albo pierwszy raz podaje pieśń. Oder mal einen Vers vorliest. Albo pierwszy raz czytającego wiersz. Ja, es ist zur Ermunterung des ganzen Leibes. Tak, właśnie to jest dla pocieszenia całego ciała. Paulus sagt, ihr seid Christi Leib. Paweł mówi, że wy Koryntianie, jesteście ciałem Chrystusowym. Er sagt nicht, ihr seid der Leib des Christus. Welcher Vers ist das nochmal? 27. On nie mówi, że wy jesteście ciało Chrystusa, więc to jedno na świecie istniejące ciało. Dann gäbe es ja viele Leiber. Bo wtedy oznaczałoby to, że oprócz Koryntów wszystkie inne zbory tworzyliby osobne nowe ciało. Nein, die Geschwister waren in Korinth ein Ausdruck des weltweit allen Leibes Christi. Nie, dokładnie czytając widzimy, że tu jest napisane, że oni są ciałem Chrystusowym. To znaczy, że oni są odzwierciedleniem jednego istniejącego na ziemi ciała Chrystusowego. Deshalb können wir auch nichts anerkennen, was dieser vom Heiligen Geist gemachten Einheit zuwidersteht. I dlatego też nie możemy nic uznawać, co sprzeciwia się tej jedności, którą Bóg uznaje. Wenn sich eine Gruppe von Christen einen Namen gibt, dann können wir das nicht anerkennen.
Jeśli na przykład grupa chrześcijańska na świecie daje sobie konkretną nazwę rozróżniającą ją od innych grup, to nie możemy tego uznać. Wir erkennen sie natürlich als Glied am Leibe Christi an. Oczywiście, że oni są członkami tego ciała Chrystusowego. Aber diese Organisation unter einem Namen zusammengefasst können wir nicht anerkennen. Ale to, to postanowienie, to postępowanie, tworzenie wyznaczonej grupy jest rzeczą, która zaprzecza tej jedności. Und welch eine Gnade ist das, dass wir Leib Christi sein dürfen. A jaka to jest wielka łaska, że my możemy być ciałem Chrystusowym. Die Menschen sehen an der Einheit der Kinder Gottes etwas von der Herrlichkeit Christi. A ludzie właśnie w tej jedności zgromadzenia i Kościoła Bożego oglądają chwałę Chrystusową. Und wie sollte uns das motivieren, etwas Negatives zu machen, was die Herrlichkeit des Herrn Jesus mindern könnte? A to powinno nas motywować, aby zaniechać wszystkie rzeczy, które zabierają chwałę Chrystusowi. Wir sind zusammen Leib Christi am Ort, my, ein Ausdruck des Leibes. My jesteśmy razem, to jedno ciało Chrystusowe, ale też na danym miejscu reprezentujemy to ciało. Und einzeln bleiben wir Glieder. Ale z osobna jesteśmy członkami tego ciała. Wir sind eigenverantwortlich für die Funktion, die der Herr uns gegeben hat. To znaczy, jesteśmy całkowicie osobiście odpowiedzialni za wykonywanie funkcji, którą powierzył nam Bóg. Noch einmal der schöne Ausdruck in Vers 28. Gott hat gesetzt. I dlatego w 28. wierszu czytamy jeszcze raz ten piękny wyraz, że to Bóg ustanowił. Der Bruder, der uns Mühe macht, der ist von Gott gesetzt worden. To nam całkiem praktycznie pokazuje, że jakiś dany konkretny brat, który jest dla nas, uciążliwym albo jakimś zmęczeniem wręcz, to możemy wiedzieć, że on został ustanowiony przez Boga. Gott verknüpft Segensabsichten für uns persönlich durch diesen Bruder. To właśnie Bóg, może nawet przez tego brata, ma dla nas błogosławieństwa przygotowane. Apostel waren diejenigen mit den Propheten, die uns das Wort Gottes hinterlassen haben. To właśnie apostołowie razem z prorokami byli tymi, którzy mieli zadanie, by zostawić nam to słowo, które dzisiaj posiadamy. Die Apostel waren mit einer besonderen Autorität ausgestattet. Apostołowie właśnie byli wyposażeni w szczególny autorytet. Sie konnten Älteste wählen. Oni nawet mieli taką możliwość, by wybierać konkretnych starszych w zborach. Sie konnten auch Personen der Zucht stellen. Nawet mieli autorytet, by poddawać konkretne osoby pod karność. Die Worte der Apostel haben wir noch, aber die Autorität in dem Sinne nicht mehr. I dlatego bardzo ważne jest wiedzieć, że ich słowa nadal posiadamy, ale autorytet, jakiego oni mieli, dzisiaj już nie posiadamy. Die Gnadengabe des Lehrers steht mit dem Wort der Erkenntnis in Vers 8 zusammen. Dar nauczyciela powiązany jest z darem poznania, 28 wiersz. Dann haben wir noch eine schöne Gnadengabe, die Gnadegabe der Hilfeleistungen. A kolejny dar przedstawiony nam to dar niesienia pomocy. Es gibt Brüder, die sehen einfach etwas, was ich nicht sehe. Są naprawdę bracia, którzy widzą potrzeby, których ja nie dostrzegam. Da war ein Bruder, der kam dienstags abends in die Zusammenkunft. Był kiedyś pewien brat, który w wtorek wieczorem przyszedł na zgromadzenie modlitewne. Wir wussten, dass er den Dienst des Wortes vom Herrn empfangen hat. Wiedzieliśmy, że on ma dar usługiwania słowem od Pana. Und wir haben ihn gebeten, wenn er ihm ein Wort gegeben hat, möchte er es uns doch sagen. I ponieważ nas odwiedził, powiedzieliśmy mu otwarcie, że jeśli Pan dał mu słowo, to zachęcamy go, by je nam przekazać. Und dann stand er auf und hat den Dienst getan. I wtedy wstał i głosił słowo. Ein Bruder, der neben mir saß, brat, który siedział obok mnie, stand dann auf, po głoszeniu wstał
Und holte ein Glas Wasser für den Bruder. I poszedł po szklankę wody dla tego brata. Das ist mir nicht eingefallen. Mi nawet na myśl nie przyszło, że mógłby mieć taką potrzebę. Aber dieser Bruder hatte die Gnadengabe gewissermaßen eine Hilfeleistung. Ale ten brat właśnie posiadał taki dar niesienia pomocy. Er sah ein Bedürfnis. On dostrzegał takie potrzeby. Und er hat dem Bedürfnis entsprochen. I natychmiast odpowiedział na tą potrzebę. Wie schön ist das. Jakie to piękne. Wenn wir sehen, wir übersehen manches. My nie jedną rzecz przeoczamy. Aber der Bruder, der Herr benutzt den Bruder und den Bruder zu unserer Ergänzung und Auferbauung. Ale Pan używa każdego z nas dla uzupełnienia tego ciała w różnych ich uzdolnieniach. Dann kommt die Gnadengabe der Regierung noch. Dalej jeszcze czytamy o darze. In welchem Vers ist das? Das ist am Ende von Vers 28. O darze kierowania. In Hebräer 13 haben wir dreimal den Ausdruck Führer. W liście do Hebrajczyków trzykrotnie czytamy o przewódcach, przewódców. Die Sprüche sagen uns, wo keine Führung ist, verfällt ein Volk. I nawet przypowieści mówią nam o tym, że tam albo w miejscu, gdzie nie ma przewódców, albo prowadzenia, albo kierowania, tam upada naród. So ist das auch im Volk Gottes. Tak samo jest wśród ludu Bożego. Führer, die die Anerkennung des Herrn haben, sind gleichzeitig immer geführte vom Herrn. Prowadzący albo przewodnicy wśród ludu Bożego równocześnie powinni być tacy, którzy są prowadzeni przez Pana. Und solche Männer brauchen wir auch heute. I dokładnie takich mężów i dziś potrzebujemy. Wo alle Prinzipien relativiert werden. To i to właśnie w czasie, gdzie wszelkie zasady są relatywizowane. Da ist es ein ganz großer Segen, wenn jemand für die Wahrheit des Wortes Gottes feststeht. I właśnie wtedy jest to wielkim błogosławieństwem, jeśli są wśród nas tacy, którzy walczą o prawdę Słowa Bożego. Vers 29. 29 wiersz. Sind alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle Sprachen, legen alle aus. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają? Wir können die Fragen alle mit Nein beantworten. Wszystkie te pytania możemy odpowiedzieć odpowiedzią nie. Das haben wir ja vorher gelernt in den Versen. Przecież dokładnie to ten cały rozdział nam pokazał. Der Bruder hat eine andere Aufgabe als ich. Bo mój brat posiada inne zadanie niż ja. Das müssen wir respektieren. I dokładnie to musimy uznać. Wenn wir uns alle durch den Heiligen Geist leiten lassen, ist das eine wunderbare Harmonie. I jeśli wszyscy będziemy naprawdę kierowani Duchem Świętym, to wtedy ta różnorodność stworzy prawdziwą harmonię. Da ist das eine Atmosphäre, wo auch Jungen gut gedeihen können. To właśnie wtedy jest atmosferą, w której i młodzi wśród nas będą zdrowo wyrastali duchowo. Da ist eine Atmosphäre, wo wir alle zu dem vollkommenen Haupt hinwachsen. To będzie atmosfera, w której będziemy rzeczywiście wzrastali w kierunku tej uwielbionej głowy w niebie. Und wo dadurch der Name des Herrn Jesus verherrlicht wird. I tym sposobem imię Pana będzie uwielbione. Vers 31 werden wir zum Eifer ermuntert. W 31 wierszu wzywani jesteśmy do tego, byśmy usilnie się starali. Sollen wir jetzt alle uns bemühen, möglichst die Gnadengabe eines Lehrers zu bekommen, zum Beispiel? Czy to oznacza, ten wiersz, że każdy z nas teraz powinien walczyć usilnie o to, by być i posiadać dar nauczyciela na przykład? Das kann nicht sein. Nie, to nie jest możliwe. Denn wir haben ja gelernt, dass Gott in seiner Souveränität jedem einen Platz gegeben hat. Bo wcześniej nauczyliśmy się wyraźnie, że Bóg w swojej suwerenności każdemu przydzielił aber inne miejsce. Wenn jetzt einer mehrere Gnadengaben hat, ale jeśli jest taki ktoś, który posiada więcej darów,
dann soll er diejenige, die besonders wertvoll ist, mehr fördern, indem er sie einbringt. To oznacza ten wiersz właśnie w takim wypadku, że dar, który szczególnie jest jakby uwypuklony w jego służbie, że ten powinien rozniecać. Stefanus und Philippus sind gute Beispiele. To właśnie Szczepan i Paweł są dobrymi przykładami w związku z tym. Sie waren zunächst in Apostelgeschichte 6 für die Verteilung der Gaben zuständig. Du hast gesagt Stephanus und Philippus oder Paulus? Philippus. Przepraszam, Szczepan i Filip są tego dobrym przykładem, bo oni właśnie w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale mieli najpierw zadanie, by obsługiwać stoły wdów. Hinter sehen wir Stephanus als ein machtvoller Prophet und Lehrer. Ale później, gdy czas mijał, widzimy, że Szczepan, który prostą tą czynność wykonywał obsługiwania stołów, później stał się wielkim kaznodzieją. Er hatte eine Gnadengabe in sich erkannt, die er dann schwerpunktmäßig zum Einsatz gebracht hat. Mianowicie dostrzegł szczególny dar łaski w swoim życiu, na którym położył całą wagę, można powiedzieć, swoich starań. Es war eine größere Gnadengabe. To właśnie był większy dar łaski. Oder wenn wir an Philippus denken. Albo myśląc o Filipie. Hinter, glaube, Apostelgeschichte 21 wird gesagt, dass er ein Evangelist war. Że właśnie ten Filip, który też obsługiwał te stoły, stał się ewangelistą w Dziejach Apostolskich, o tym czytamy. Auch eine größere Gnadengabe in sich entdeckt. Więc on również dostrzegł większy dar łaski. Und hat diese größere Gnadengabe auch gefördert, indem er sie einbrachte. I dokładnie ten dar wtedy rozniecał i więcej i szczególnie używał. Das Wort der Weissagung ist das, was das Beste ist. A słowo prorocze jest tym słowem, które jest lepsze. Die Weissagung bewirkt die Auferbauung des Leibes. Bo słowo prorocze powoduje zbudowanie ciała. Das macht 1. Korinther 14 deutlich. 1. Koryntian 14 rozdział dokładnie to pokazuje. Und der weit vortreffliche Weg ist A das, jaka jest ta droga jeszcze doskonalsza? 31. wiersz. Was Kapitel 13 uns deutlich macht. To jest dokładnie to, co później pokazuje nam 13. rozdział. Das ist die göttliche Liebe. Ta większa droga i doskonalsza to jest Boża miłość. Die ausgegossen ist unser Herzen nach Römer 5, Vers 5. Która wylana jest w nasze serca zgodnie z tym, co czytamy w Rzymian 5, rozdział 5, wiersz. Und die letzten Endes der einzige Beweggrund sind, den der Herr anerkennen kann. Która może być jedyną motywacją, którą Bóg rzeczywiście uzna. Wir fassen noch einmal kurz zusammen. Dlatego chciałbym jeszcze raz krótko streścić, co powiedzieliśmy. Wenn einer redet, dann soll klar sein, aus welcher Quelle er redet. Jeśli ktoś przemawia do nas, to powinno być dla nas widoczne, z jakiego źródła przemawia. Das sehen wir in den ersten drei Versen. To widzimy w pierwszych trzech wierszach. Von Vers 4 bis 6 sehen wir gewisse Unterschiede und trotzdem ist Ordnung da. Od 4 do 6 wiersza widzimy pewne różnice przedstawione nam, a i mimo nich istnieje porządek. Warum die Gaben gegeben sind, sagt Vers 7, zum Nutzen. Dlaczego zostały dane nam dary, o tym mówi nam 7 wiersz, mianowicie ku pożytku. Vers 8 bis 10 haben wir die Entfaltung der Gaben. Od 8 do 10 wiersza rozwijanie i przedstawiane jest w szczegółach wszystkie dary. In Vers 11 haben wir gesehen, dass alles, wenn es gut läuft, von dem Willen des Heiligen Geistes ausgeht. A w 11 wierszu widzieliśmy, że jeśli wszystko rozwija się tak, jak powinno, to wtedy jest to i dzieje się według woli Ducha Świętego. Der menschliche Leib wird dem geistigen Leib gegenübergestellt in Vers 12 und 13. W 12 i 13 wierszu widzimy porównanie duchowego ciała z biologicznym. Die Warnung vor Minderwertigkeit, vor Neid. Dalej widzimy ostrzeżenie przed kompleksami, zakompleksieniem, przed pychą, przed zazdrością. Auf der einen Seite Vielseitigkeit, auf der anderen Seite Unvollständigkeit, wenn wir diese Vielseitigkeit nicht anerkennen.
Z jednej strony widzieliśmy różnorodność, a z drugiej strony braki, jeśli nie uznajemy indywidualność i różnorodność. In Vers 27 haben wir gesehen, dass die örtliche Versammlung ein Ausdruck der weltweiten Versammlung ist. W 27 wierszu widzieliśmy, że lokalne zgromadzenie jest odzwierciedleniem globalnego. Wir haben gesehen, dass wir alle Gaben besitzen. Widzieliśmy, że każdy z nas posiada konkretny dar. Dass wir uns einsetzen sollen, dass die wertvolleren Gaben zum Einsatz kommen. Że powinniśmy usilnie o to zabiegać, by dary szczególnie nam bliskie albo szczególnie nam dane, powierzone powinny być urzeczywistniane. Ohne dass dadurch andere Gaben überhaupt nicht zum Einsatz kommen. Also nie, Gaben sollen zum Einsatz kommen. Nie zakłócając czynności pozostałych i innych darów. Und dann dieser wunderbare Weg der Liebe. A na samym końcu widzieliśmy tą cudowną drogę miłości. Die nicht an sich denkt, sondern nur an die Verherrlichung des Herrn und die Auferbauung des Leibes der Versammlung. Która nie myśli o sobie samej, tylko o uwielbieniu Pana Jezusa i o zbudowaniu Kościoła. Wie kann uns dieser Gedanke der Einheit von dem einen Leib motivieren? Jak bardzo ta myśl o jedności ciała nas motywuje? Füreinander da zu sein. Byśmy byli dostępni jedni dla drugiego. Und dadurch ehren wir das Haupt des Leibes der Versammlung. I tym sposobem uwielbiamy głowę zgromadzenia. Unseren Herrn und Heiland. Która jest nasz Pan i nasz Zbawiciel. Der die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Który umiłował zgromadzenie i sam siebie za nie wydał. Herzlichen Dank. Jeszcze raz dziękuję. Wir freuen uns, dass wir so innig miteinander verbunden sind, auch über die Landesgrenze hinaus. Jest to dla nas radością, że jesteśmy związani ze sobą nawet poza granicę. Und freuen uns, dass einmal der Jesus seine Braut ohne Flecken und ohne Runzel verherrlicht darstellen wird. I cieszymy się, że przyjdzie taki czas, gdzie On, Pan Jezus, swoją oblubienicę przedstawi bez skazy i bez zmazy i plamy. Dann wird alles Herrlichkeit sein. Wtedy wszystko będzie pełne chwały. Gepriesen sei sein Name. Niech uwielbione będzie Jego imię. Pieśń numer 16. Thank you.
numer 62.
Yeah.
Oh,
Yeah.
Pieśń numer 177. Thank you.
Thank you.
Thank you.